Dzień dobry Państwu, witam na moim kolejnym wykładzie. Dzisiaj chciałem poruszyć kwestię upadku świata starożytnego, która jest bardzo różnie przedstawiana zarówno przez zawodowych historyków, jak i przez popularyzatorów nauki. Czy to jako nagły i niespodziewany upadek, czy też pewien proces, który zachodził przez dziesiątki, setki lat i doprowadził w basenie Morza Śródziemnego do rozpadu, upadku Imperium Rzymskiego, zwłaszcza na zachodzie. Ale wyjdziemy od czasów, kiedy to rzymskie imperium było jeszcze wiodącą potęgą na północnej półkuli. Od początku III wieku, kiedy to Rzymianie postrzegali swoje państwo jako sprawujące kontrolę nad większą częścią zamieszkanego świata, co oczywiście było określeniem bardzo na wyrost, bo przecież Imperium Rzymskie opanowało głównie tereny leżące wokół Morza Śródziemnego, a istniały przecież jeszcze państwa w Azji i Afryce, w których bynajmniej nie słuchano rzymskich rozkazów, ani nie były one częścią imperium. I w tym, że na początku III wieku Rzymianie uważali, że to imperium, które posiadają z całym jego potencjałem, 50-milionowe państwo z ponad milionowym Rzymem jako stolicą, metropolią, to jest szczyt cywilizacji. Mieli prawo tak uważać, bo rzeczywiście ich imperium leżało u zbiegu szlaków handlowych, które z wnętrza kontynentu europejskiego, z Azji, z Afryki zbiegały się w portach nad Morzem Śródziemnym, które państwo rzymskie opanowało. I tak jak w dzisiejszych czasach można było się spotkać z poglądami, które uznawały Imperium Rzymskie za w ogóle szczyt dziejów świata, za jakiś organizm, który albo będzie trwał wiecznie, albo jest tak naprawdę jedynym, na co ludzkość stać, że jest on jakimś niedoścignionym szczytem. No i tak jak dzisiaj zauważano i zanieczyszczenie środowiska, które wbrew pozorom nie jest zjawiskiem charakterystycznym tylko dla współczesności, i zniszczenie i wyeksploatowanie tego środowiska. Tutaj na slajdzie widoczny jest fragment dzieła chrześcijańskiego pisarza z III wieku z Afryki Północnej, Tertuliana, o duszy, który pisał o tym, jak to świat został przez Rzymian zagospodarowany, wyeksploatowany, jak wzrosła liczba ludności, jak już wszystkie tereny są zagospodarowane i nie ma już za bardzo miejsca dla ludzi. No, jest to coś, co nam przypomina dzisiejsze rozważania o przeludnieniu, o zanieczyszczeniu środowiska. Jak widać Tertulian także uległ tym prądom, mimo iż był pisarzem chrześcijańskim. Rzeczywiście były pewne przesłanki, że w kilku miejscach na terenie Cesarstwa Rzymskiego środowisko było bardzo wyeksploatowane. No to mogę podać najbardziej jaskrawy przykład. Kopalnie miedzi na terenie dzisiejszej Jordanii, wtedy prowincji rzymskiej Arabia Petra w Wadi Fanyan, gdzie w bezwzględny sposób eksploatowano te złoża miedzi. Wypuszczano do atmosfery tysiące ton tlenków tego metalu, związków ołowiu, metali ciężkich, które przenikały potem do gleby i wody, także dzisiaj, nawet dzisiaj ten rejon Wadi Fanyan nie nadaje się w ogóle do uprawy. Mimo iż gdzieś blisko są tereny uprawne. To jest bezludna pustynia, na której nic nie wyrośnie, ponieważ tak wielkie jest tam stężenie metali ciężkich w glebie i wodzie na tym terenie. Właśnie na skutek tej intensywnej eksploatacji miedzi. Zresztą w pierwszym wieku po Chrystusie, jak to się okazało zupełnie niedawno na podstawie badań rdzeni lodowych z Grenlandii, Rzymianie wypuścili do atmosfery ogromną ilość tlenków miedzi, srebra i ołowiu, co wynikało z eksploatacji kopalń na terenie całego Cesarstwa Rzymskiego, może najbardziej w Hiszpanii, gdzie eksploatowano, wykorzystując zresztą rtęć do oddzielania z pierwiastka złota od rudy i zanieczyszczeń, eksploatowano wszystkie złoża metali szlachetnych, które potem wykorzystywano do bicia monet, wyrobu ozdób i biżuterii.
I trzeba podkreślić, że ten poziom zanieczyszczeń atmosfery, jaki Rzymianie wtedy osiągnęli, został przekroczony dopiero w XVIII wieku, na samym początku rewolucji przemysłowej. Więc pewne problemy już wtedy były bardzo podobne do dzisiejszych albo rzekomo tylko nowożytnych. I w III wieku rzeczywiście na początku Rzymianie mieli prawo postrzegać swoje państwo jako szczyt cywilizacji, z tym, że bardzo szybko okazało się, że jest to jednak błąd. Mianowicie już w II wieku, w drugiej jego połowie, nastąpiło takie wydarzenie, które pokazało, że jednak Rzym nie jest zupełnie bezpieczny, a ten system władzy i kontroli nie tylko nad imperium, ale i jego obrzeżami, jego otoczeniem, jest zupełnie nie wypalił, jest zupełnie nieskuteczny. Wyglądało to w ten sposób, że plemiona barbarzyńskie zamieszkujące na północ od Dunaju w Europie Środkowej, bezpośrednio te, które zamieszkiwały bezpośrednio w sąsiedztwie Limesu Rzymskiego, czyli na przykład Markomanowie, Kwadowie, Jazygowie czy Sarmaci, byli zależni od Imperium Rzymskiego, to było połączenie na sztywno, ci władcy po prostu dostawali inwestyturę z Rzymu, z jednej strony zapewniali pokój na granicy, wpuszczali tutaj kupców rzymskich, kwit handel na Limesie i w jego sąsiedztwie. Na przykład z dzisiejszych Czech i Słowacji są znane takie stanowiska zwane czasem stacjami rzymskimi. To jest takie skrzyżowanie strażnicy i miejsca handlu, gdzie prawdopodobnie mogły nawet stacjonować jakieś załogi rzymskie. Mogli tam być kupcy, którzy tam operowali na stale, właśnie na terenie tych zależnych państewek barbarzyńskich, których królowie zresztą odbierali od Rzymu trybuty i daniny po to, żeby byli spokojni, byli po prostu przez Rzym finansowani. Ale pod koniec II wieku to się wszystko zmienia, przede wszystkim dlatego, że mimo że gospodarka germańskich plemion mieszkających za Limesem była dość prymitywna, w dużej mierze spora część ludności żyła z wypraw wojennych i rabunku, to jednak nastąpił bardzo duży przyrost naturalny przez te pierwsze dwa wieki po Chrystusie na terenach zamieszkanych przez te plemiona barbarzyńskie, zarówno na Limesie, jak i w głębi, gdzieś na ziemiach polskich, na Ukrainie, w głębi Niemiec czy w Skandynawii. I te plemiona mieszkające w głębi szukały nowych terenów do zasiedlenia i ujścia dla tego przyrostu demograficznego. I zaczęły one po prostu naciskać na te plemiona, na te państewka, które zamieszkiwały w sąsiedztwie Limesu Rzymskiego. Właśnie na Markomanów, Kwadów, Jazygów, Sarmatów, Hermundurów i tak dalej. Na te wszystkie plemiona, które właśnie nad Dunajem, na jego lewym brzegu zamieszkiwały. I w 166 roku nastąpił właściwie frontalny atak barbarzyńców na całej granicy Dunaju. Od górnego Renu aż po ujście Dunaju do Morza Czarnego. Wszystkie te plemiona, i to nie tylko te, które zamieszkiwały nad granicą, ale te, które zamieszkiwały w głębi Barbaricum, uderzyły na granicę, która całkowicie się załamała. Załamał się system tych państwowych klientelnych, wojska rzymskie z trudnością sobie z tym radziły, a tak prawdę mówiąc, to w pierwszym etapie tej wojny w ogóle sobie nie radziły, ponieważ barbarzyńcy dotarli najpierw przez Dunaj, potem przez wschodnie Alpy i Noricum aż do Laguny Weneckiej i do miejscowości Oderco, to już Opitergium starożytnego, to jest już w północnej Italii gdzieś, w sąsiedztwie Mediolanu, aż tak blisko, to już tak naprawdę w tej perspektywie to jest nie tak daleko od Rzymu. I okazało się, że obrona całej tej rozległej granicy jest kosztowna i ryzykowna, przede wszystkim dlatego, że nagle okazało się, że w skarbie cesarskim nie ma pieniędzy. Cesarz Marek Aureliusz musiał wyprzedawać swoje ruchomości z pałacu, po prostu sprzedawać meble na aukcjach, żeby jakoś uzupełnić swoje fundusze na prowadzenie tej wojny, która trwała prawie 20 lat, z wielkimi zwrotami akcji, z inwazjami niespodziewanymi
plemion germańskich, które przekraczały Dunaj. Z wypadami tych drużyn z głębi Barbaricum tutaj na Limes musiano sprowadzić wojsko ze wschodu, zagrożonego przecież przez państwo Partów, gdzieś z Syrii, z Azji Mniejszej, żeby tutaj uzupełnić te straty na granicy. W końcu udało się Markowi Aureliuszowi tych barbarzyńców poskromić, rozbić właśnie tą potęgę markomanów, kwadów i innych plemion, zmusić ich do kapitulacji, no ale ogromnym kosztem. No i teraz musimy sobie uświadomić jedną rzecz. Te dwa zagłębia metalurgiczne na terenie dzisiejszej Polski, to znaczy świętokrzyskie i mazowieckie, okres wojen markomańskich to jest dla nich szczyt produkcji. One właśnie działały po to, żeby tych barbarzyńców nad Limesem i te drużyny z głębi Barbaricum, które wyruszały w stronę Imperium Rzymskiego, zaopatrywać w broń. Tu się posypał cały ten system rzymskiej ochrony granicy, ponieważ ci germańscy barbarzyńcy, którzy na terenach pozalimesowych mieszkali, po prostu chcieli się dostać do krajów tego rzymskiego bogactwa, prosperity. Każdy chciał żyć jak Rzymianin, to nawet widać w grobach tych elit, że z pierwszego i drugiego wieku germańskich, że one się po prostu otaczały przedmiotami wytworzonymi na terenie Imperium Rzymskiego, które tam dotarły różną drogą, drogą kupna od kupców rzymskich, ale także, tak jak już mówiłem, rozmaite prezenty administracja rzymska, cesarze wysyłali tym wodzom germańskim, którzy mieli się tam siedzieć cicho i spokojnie, ale ten system po prostu się wtedy załamał. Potem przyszło jeszcze coś gorszego, to znaczy wojsko sprowadzone ze wschodu, z Azji Mniejszej, z nadgranicy Eufratu, przyniosło zarazę do zachodniej części Imperium Rzymskiego. To była pierwsza z tych fal zaraz, które dotknęły Imperium Rzymskie w końcu starożytności. Ta pierwsza fala dżumy, tak zwana dżuma Antoninów, zaraza Antoninów, przyniosła ogromne straty ludnościowe na terenie całego imperium. No, niestety starożytność miała to do siebie, że także i późniejsze epoki, że rzadkie zarazki, bakterie przenoszone czy to z karawanami kupców, czy też z wędrującymi armiami na tereny, gdzie ludzie nie byli uodpornieni na te bakterie, czy też wirusy, rozchodziło się bardzo szybko i zbierały straszne żniwo. No, sam Marek Aureliusz został tą zarazą dotknięty i w końcu zmarł. I ta jego śmierć i wielkie straty przekreśliły plan, jaki on miał na nowe zagospodarowanie tych terenów przylimesowych. Na skutek tej wojny utworzono prowincję Markomanię, Sarmację, która miała obejmować tereny dzisiejszych Czech, Moraw, Słowacji i Kotliny Karpackiej, tej części po drugiej stronie Dunaju, ale syn Marka Aureliusza, Commodus, się z tych planów całkowicie wycofał. Czy doradcy podpowiedzieli mu, że będzie to zbyt kosztowne, bo rzeczywiście no, nie podbijali już oni wysoko rozwiniętych cywilizacyjnie krajów, tylko raczej nisko rozwinięte tereny, gdzie mieszkały plemiona germańskie prowadzące swój prymitywny rolniczy żywot z osadami półstałymi, gdzie trzeba było tak naprawdę miasta budować od podstaw, drogi, całą infrastrukturę. Naprawdę to budowa tych nowych prowincji, ich zakładanie pociągnęłyby za sobą ogromne koszty, prawdopodobnie porównywalne z całą tą wojną, więc nie opłacało się to wcale. A to, co tutaj Państwo widzą na tej ilustracji, która się wyświetliła, to jest inskrypcja Stręczyna na Słowacji, z miejscowości, która się wtedy nazywała Leugaricio. I to jest miejsce, do którego dotarły legiony rzymskie. To już jest całkiem niedaleko od granicy naszego kraju. Niedawno odkryto na terenie Polski, na Kujawach, ślady obecności wojska rzymskiego, co potwierdziło dane ze źródeł o wysyłaniu za Domicjana i później małych oddziałów wojska rzymskiego na pomoc tym germańskim wodzom z wnętrza Barbaricum, którzy po prostu byli sprzymierzeńcami Rzymu. No ale tak jak mówię, ten system zupełnie się wtedy załamał.
Ta ilustracja przedstawia płaskorzeźbę z kolumny Marka Aureliusza w Rzymie. Pokonanie Germanów przez interwencję Jupitera Pluviusa. To jest bardzo ciekawa historia, ponieważ są dwie jej wersje. Mianowicie wersja pogańska, że w jednej z bitew z Markomanami, kiedy już szala zwycięstwa przechylała się na korzyść barbarzyńców, interwencja Jupitera Pluviusa, który miał wywołać po prostu wielki deszcz i nawałnicę, która pomogła pokonać tych Germanów, przyczyniła się do zwycięstwa rzymskiego, ale jest też wersja chrześcijańska, że akurat w tych oddziałach rzymskiej armii było wielu chrześcijan. No i oni swoją modlitwą za cesarza i zwycięstwo armii rzymskiej po prostu doprowadzili do tego, że dzięki interwencji boskiej to zwycięstwo było możliwe. A sytuacja była groźna. Ten wygląda na Yeti. No to jest ten Jupiter Pluvius właśnie, to rzymskie bóstwo. Ale sytuacja była o tyle groźna, proszę Państwa, że w tym momencie, jak wiadomo i z przekazów pisemnych, i jeszcze z płaskorzeźb na kolumnie Marka Aureliusza, już barbarzyńcy dysponowali machinami oblężniczymi, to miotającymi. Już byli dużo lepiej wyposażeni niż na przykład jeszcze wiek wcześniej. To już nie byli ci przeciwnicy, których Rzymianie na przykład za panowania Augusta rozbijali z łatwością. Także zaczęły się czasy bardzo, bardzo dla Rzymian ciężkie. I do dzisiaj na stanowiskach z czasów Imperium Rzymskiego odkrywane są takie masowe groby ofiar dżumy. Tej strasznej choroby, która przenosi się w organizmach szczurów pasożytujących w spichlerzach, a niestety w ten sposób jej przenoszenia był w czasach Imperium Rzymskiego bardzo prosty, ponieważ z Egiptu i innych prowincji spływała do Rzymu zboże statkami. Na tych statkach oczywiście były szczury zarażone pałeczkami dżumy. Pasożyty, pchły, te zapasożytone szczury przenosiły potem tą chorobę na ludzi. Tak samo jak transporty zboża, czy też wojsko, które już było zarażone tą chorobą. I jest to niestety niezależne od stanu higieny. Można myć się i szorować, a niestety i tak zostać zakażonym przez jakiegoś pasożyta, który się żywi krwią ludzką. Albo przez właśnie kontakt z zarażonymi szczurami, z jakimiś wydzielinami takich właśnie zwierząt. Dlatego ta choroba zebrała w tych czasach tak ogromne żniwo. No to są pałeczki dżumy tutaj, które właśnie zaatakowały w czasie zarazy Antoninów. I niestety ta zaraza ma to do siebie, że jej pierwsze uderzenie jest najgorsze, najcięższe, z największą śmiertelnością dochodzącą do prawie 50% populacji. Natomiast uderzenia kolejne, które też tutaj po pierwszej epidemii dżumy w czasach Antoninów uderzały na Imperium Rzymskie, są już trochę mniej niszczycielskie, ale i tak ta śmiertelność potrafi dochodzić do 20-30%. Więc straty populacyjne są ogromne i związały się z tym zwykłe konsekwencje, jakie się wiążą z takim ubytkiem populacji, które na przykład obserwowane były dużo później w Europie w XIV-XV wieku po przejściu kilku fal dżumy, czyli gwałtowny popyt na siłę roboczą i wzrost płac w stosunku do poprzedniego okresu, kiedy tej siły roboczej było dużo, no i spadek cen ze względu na spadek popytu na artykuły pierwszej potrzeby. I to dotknęło także gospodarkę Imperium Rzymskiego. No, tymczasem na terenach zamieszkanych przez barbarzyńców wszystko zaczęło się zmieniać w sposób, który dla Rzymian był bardzo niekorzystny. Znaczy wszystkie te plemiona, które my znamy z opisów Tacyta, z jego dzieła Germania, które zamieszkiwały nad granicą rzymską, nagle zniknęły i zastąpiły ich zupełnie inne związki plemienne. No, znikają Tęgterowie, Uzypetowie, Brukterowie z Nadrenu i na tym terenie nad Dolnym i Środkowym Renem pojawiają się nagle Frankowie. To jest konfederacja plemion i drużyn barbarzyńskich, prawdopodobnie z różnych miejsc Barbarikum, nie tylko tutaj z Nadrenu.
utworzona po prostu w celu prowadzenia wojny i rabowania Cesarstwa Rzymskiego z dóbr, które były obecne na ziemiach prowincji rzymskich. Tak samo Alamanowie, pomiędzy zamieszkujący teren, który Rzymianie musieli opuścić, pomiędzy Górnym Renem a Górnym Dunajem, zajęli tak zwane Agri Decumates, tutaj czyli pola dziesięcinne, obszar, który z Rzymianie z tak wielkim nakładem sił i środków fortyfikowali. I te związki plemienne były już bardzo groźne. Zresztą proszę zobaczyć na nazwy. Alamanowie, to znaczy wszyscy ludzie, tak? Frankowie, wolni, tak samo Sasi, czyli ci od miecza. To są nazwy zjednoczonych drużyn barbarzyńskich, które miały określony cel. I tutaj ta mordercza symbioza, można powiedzieć, od której Cesarstwo Rzymskie przez całe swoje istnienie się nie uwolniło, z Germanami, bo przecież handlowano z nimi. Germańscy najemnicy, całe drużyny przechodziły na służbę rzymską już od samego początku, od czasów Augusta. Potem ten problem się bardzo nasilał. Rzymianie nie chcieli już służyć w wojsku, w dużej części. Rekruci z prowincji nie wystarczali na uzupełnienie stanów osobowych oddziałów, więc sprowadzano Germanów, którym płacono dobrą rzymską monetą, którą oni później wywozili do siebie, do domu, bo wielu z nich wracało. Część osiedlała się na terenie Cesarstwa Rzymskiego. Oni się uczyli rzemiosła wojennego, ale poza tym mamy świadectwa, że z jednej strony istniało prawo znane jako Lex Iulia Maiestatis, które zabraniało pod karą śmierci, pod sankcją zdrady stanu, handlu z wrogami imperium w czasie wojny i handlu w ogóle z wrogami imperium, a szczególnie sprzedawania im broni. Ale świadectwa archeologiczne wskazują, że ten zakaz powszechnie obchodzono. Ogromne ilości rzymskiej broni, zwłaszcza mieczy, i to takie, które nie mogły pochodzić tylko z łupów, na przykład z jakimiś pieczęciami warsztatów nadreńskich, to jeszcze Państwu pokażę, docierały na tereny barbarzyńskie. I wtedy, kiedy Imperium Rzymskie było nękane przez zarazę, przyrost naturalny i rozwój tych plemion germańskich nabierał po prostu rozpędu. I to zjawisko okazało się w dużej mierze bardzo, bardzo groźne dla Imperium Rzymskiego. Po wojnach markomańskich nastąpił okres względnego spokoju aż do początków III wieku, kiedy to Imperium Rzymskie po upadku dynastii Antoninów, po śmierci potomków Septymiusza Severa, wpadło w okres wojen domowych, kiedy te drużyny germańskie, ci najemnicy, byli w jeszcze większym stopniu wykorzystywani do służby w armii rzymskiej. Armia była już wtedy dość mocno zbarbaryzowana. Natomiast po drugiej stronie Limesu widzimy powstawanie takich tworów, jak na przykład tak zwana kultura czerniachowska na terenie dzisiejszej Ukrainy, o mieszanym składzie etnicznym. Tam byli i Germanie, czyli Goci, którzy przewędrowali przez ziemię polskie, z Pomorza, przez Mazowsze na Ukrainę. Tam byli Słowianie prawdopodobnie. Byli też Alanowie, Sarmaci, jakieś plemiona irańskiego pochodzenia. I tutaj później powstało, to już dużo później, ale na bazie tej kultury czerniachowskiej, w IV wieku, państwo Hermana Ryka. Potężny organizm państwowy, który zagrażał Imperium Rzymskiego tutaj od północy, zwłaszcza na granicy Dolnego Dunaju, no ale w tym III wieku kultura czerniachowska przeżywa swój rozkwit, co widać po jej osadach, po uzbrojeniu wojowników gockich na jej terenie, tak samo i w Skandynawii, po tym, że w całym Barbarikum na przykład coraz bogatsze są groby tych elit, i to nie tylko dlatego, że w III wieku najazdy przynoszą im łupy wojenne. Jest takie stanowisko na Ukrainie, blisko granicy z Mołdawią, Komarów, gdzie odkryto warsztat szklarski, w którym posługiwano się rzymskimi metodami wytwarzania szkła. Skąd to się wzięło? Już mamy bardzo dużo świadectw o tym, że po każdej kampanii prowadzonej przeciwko barbarzyńcom
władze rzymskie wykupywały tysiące jeńców z niewoli, próbowały tych ludzi odzyskać, nie, aż Germanie najchętniej najeżdżając Imperium Rzymskie brali do niewoli no, nie zwykłych robotników niewykwalifikowanych, tylko właśnie rzemieślników, specjalistów od wytwarzania broni, ludzi, którzy mieli jakieś konkretne umiejętności, które ci wodzowie drużyn germańskich mogli wykorzystać. No tak było w tym przypadku, prawdopodobnie sprowadzono jakiegoś rzymskiego szklarza, który tych ludzi nauczył wytwarzania szklanych naczyń w formach wydmuchiwanych, stawiania pieców szklarskich. Tutaj widać formę do wytapiania pucharków szklanych i cały sztafaż warsztatu szklarskiego, łyżki, formy, tygle. I tak było w wielu innych dziedzinach. I w III wieku znów, i to już na całą granicę, od Dolnego Renu do Dolnego Dunaju, no, zwaliła się po prostu cała masa barbarzyńskich drużyn germańskich, sarmackich, ale nie tylko, którego to naporu ta granica już w tym momencie nie wytrzymała. I trzeci wiek, przynajmniej do czasów panowania Dioklecjana, to jest na terenie Cesarstwa Rzymskiego okres permanentnej wojny domowej, rywalizacji pomiędzy pretendentami do tronu cesarskiego i permanentnych najazdów i z naciskiem na lata 50. i 60. tego stulecia. Przede wszystkim Frankowie przekraczają Ren i najeżdżają Galię, docierają nawet do Hiszpanii, rabując po drodze wszystkie rzymskie miasta, willa, jakie się znalazły na ich drodze. Alamanowie i Jutungowie znad Górnego Renu i Dunaju docierają przez Recję, przez Alpy do Italii i zagrażają już samemu Rzymowi w tym momencie. Wandalowie, którzy z ziem polskich przez Słowację idą na południe, zagrażają Panonii i prowincjom środkowo-dunajskim. Ale największym zagrożeniem są Goci, właśnie związani z kulturą czerniachowską, wielbarską, z Ukrainy, ze wschodniej Polski. Dlaczego? No, Goci docierają do Morza Czarnego i zaczynają robić to samo, co później Kozacy w XVI wieku, tylko na dużo większą skalę. Najazdy na łodziach rybackich najpierw, tak jak Kozacy na czajkach, na miasta rzymskie położone w Azji Mniejszej, później jeszcze przekraczają cieśninę Bosfor w rejonie Bizancjum, atakują Grecję, Macedonię i Ateny, łupią te miasta straszliwie, tą najbogatszą część Imperium Rzymskiego, wszystko potem przywożą do siebie i tak naprawdę przez kilkadziesiąt lat nikt nie może ich powstrzymać, a inny odłam Gotów znów atakuje granice Dolnego Dunaju. Mezję, Trację, wszystkie te prowincje dzisiaj położone na terenie Serbii i Bułgarii. I to do tego stopnia, proszę Państwa, że kiedy cesarz Decius, ten wielki prześladowca chrześcijan, który miał podobno powiedzieć, że bardziej martwi go wybór nowego biskupa Rzymu niż najazd germański, no zginął właśnie w trakcie walki z Gotami w bitwie pod Abritus. Dzisiaj to jest miasto Razgrad w Bułgarii. Tam właśnie w 251 roku jego polowa armia została rozgromiona, on sam zginął i jak się dzisiaj z najnowszych badań okazało, dostał się w ręce Germanów cały skarb cesarski. Ogromne ilości złotych monet. I proszę Państwa, gdzie znaleziono te złote monety? Poporcjowane albo całe? Na Mazowszu. Na Mazowszu na prawym brzegu Wisły. Tak po tamtej stronie. Znaleźli je polscy archeolodzy jeszcze w czasach II wojny światowej. Ponieważ tu Państwowe Muzeum Archeologiczne w bardzo okrojonym kształcie jednak działało, no i kolaborujący trochę z Niemcami pracownicy po prostu na terenie lotniska polowego przygotowywanego przez Wehrmacht przed inwazją na ZSRR, tutaj w okolicy Warszawy i dalej jeszcze na wschód, znaleźli właśnie te monety Decjusza, złote, poporcjowane na takie ćwiartki albo całe. Jest tych monet sporo i to, proszę Państwa, są monety spod stempla. One nawet nie weszły do obiegu. Zostały po prostu wybite, weszły do skarbu i po klęsce Decjusza pod Abritus zostały zagarnięte przez Germanów. I gdzie teraz są?
One są rozsiane po różnych muzeach. Są w Państwowym Muzeum Archeologicznym, muzeach regionalnych. W Polsce, ale nie tylko jeszcze. Na Ukrainie, one są gdzieś w Rumunii też znajdowane. Także ogromną ilość tego złota Goci musieli po tym zwycięstwie przejąć. No, został pokonany w tej bitwie na jeden z największych prześladowców chrześcijan, ten, który rozpętał prześladowania bardzo systematyczne, mordercze, kiedy to każdy obywatel Imperium Rzymskiego musiał przedstawić swojemu miejscowemu urzędowi czy namiestnikowi akt złożenia ofiary podpisany przez urzędnika na potwierdzenie, że uczestniczy w kulcie państwowym. Rzecz jasna, prawowierni chrześcijanie nie mogli takiego aktu po prostu wykonać. No i to prześladowanie Zadecjusza kolejnymi męczennikami, kolejnymi ofiarami zaowocowało. Ale mimo to, mimo tego pogańskiego fanatyzmu, który ten cesarz przejawiał, nie udało się ani poradzić sobie z problemem Germanów na północy, ani z drugim, jeszcze większym problemem na wschodzie, ponieważ w czasie kryzysu III wieku wkracza na scenę nowa dynastia w Iranie, w państwie Partów, które się staje państwem Sasanidów. Dynastia Sasanidów, która swoją ideologię, swoje pochodzenie wiązała z Achemenidami, której celem geostrategicznym, można powiedzieć, było odnowienie Imperium Achemenidów, czyli po prostu zagarnięcie wschodnich prowincji Imperium Rzymskiego, Syrii, Palestyny, Egiptu i Azji Mniejszej. Rozpoczyna się seria najazdów tej dynastii, wojsk Sasanidów na wschodnią granicę Imperium Rzymskiego. No i to jest wojna straszliwa, bo proszę Państwa, to jest bardzo rozwinięty, zurbanizowany teren. Zniszczenia są ogromne, są niszczone miasta, te najbogatsze, no na przykład Antiochia kilkakrotnie napadana i zdobywana przez wojska perskie. Persowie brutalnie przesiedlają tą ludność w głąb swojego państwa, ogołacają całe miasta i prowincje z ludności, no i niszczą przy okazji najbogatsze tereny. Tutaj walka z wojskiem perskim, z ciężką kawalerią, konnymi łucznikami, tutaj pokłania ogromne ofiary i fundusze. I szczytem po prostu klęsk rzymskich w tym stuleciu jest ujęcie przez króla perskiego Szapura cesarza Waleriana. To są lata 60. III wieku po Chrystusie. To jest przedstawienie z perskiej płaskorzeźby, dzisiaj można ją oglądać w Iranie, klęczący cesarz Walerian przed królem Szapurem. Coś takiego wcześniej się nie zdarzyło, żeby cesarz rzymski dostał się do niewoli, w tej niewoli zmarł. Już wcześniej ta granica Eufratu była przez Persów napadana, już w czasach Maksymina Traka, Gordianusa, Trajana Decjusza, a w latach 60., 70. Alamanowie i Jutungowie wkroczyli do Italii i zagrozili samemu Rzymowi. I dopiero wtedy miasto Rzym dostało takie stałe fortyfikacje otaczające miasto ciągiem murów i baszt, tak zwane mury Aureliana. To już właśnie inicjatywa cesarza Aureliana, który szybko ufortyfikował miasto. Musiała być to szybka i kosztowna inwestycja, bo widać, jak to robiono. Na przykład wkomponowano większe grobowce i cmentarze w te fortyfikacje, żeby po prostu zaoszczędzić na materiale. I dzisiaj te mury, które można zwiedzając Rzym oglądać, pochodzą właśnie z tych czasów. No, Rzym był wystawiony, o właśnie tak jak tutaj, piramida Cestiusza, grobowiec takiego bogatego Rzymianina z pierwszego wieku został całkowicie wkomponowany w fortyfikacje, w mury przy bramie, przy jednej z bram. I co się dzieje z Imperium Rzymskim? No otóż okazuje się, że są jeszcze lokalne elity. Są jeszcze lokalne elity, które widzą, że mimo ogromnych ofiar, podatków ściąganych z ludzi nieraz w brutalny sposób, danin i rekwizycji, ta obrona jest dziurawa i nie broni ani miast, ani gospodarstw rolnych na prowincji, ani wsi.
Więc w tym najgorszym okresie, lata 50. i 60., te lokalne elity przejmują pałeczkę. Na zachodzie powstaje tak zwane Imperium Galliarum, rządzone przez lokalną dynastię, której przedstawiciele ogłaszają się po prostu cesarzami, formują własne wojsko z drużyn germańskich, biją własną monetę, lepszą nawet od tej, która była bita w mennicach centralnych, i organizują obronę, która zaczyna w końcu być skuteczna. Na wschodzie do głosu dochodzą elity związane z Emesą i Palmyrą, z najbogatszymi miastami na terenie rzymskiej Syrii. I mamy kulminację tego zjawiska w postaci Imperium Palmyreńskiego królowej Zenobii, wywodzącej się i z arystokracji palmyreńskiej, i po części też z tych bogatych rodzin z Emesy. Te dwa twory zostają zlikwidowane potem przez cesarza Aureliana, ale tak naprawdę co najmniej przez kilkadziesiąt lat, tak jak w przypadku Imperium Galijskiego, czy kilkanaście, w przypadku Palmyreńczyków, one lepiej spełniają swoją rolę niż wojska centralnie kierowane z Rzymu, niż armia cesarska. Zresztą tych pretendentów do tronu jest więcej. Jeszcze przed Zenobią pojawił się w takim okresie po prostu dna tego kryzysu, kiedy my nawet nie mamy źródeł pisanych za bardzo z tego czasu, właśnie lata 50., początek 60., niejaki Uranius Antoninus, też bogaty członek rodziny arystokratycznej z Emesy, który jest tam ogłoszony cesarzem i świetnie organizuje obronę. Bardzo dobrze sobie z tym radzi. Zresztą nawet na mniejszą skalę to działało. Kiedy nastąpił najazd Gotów na Ateny, najazd od strony morskiej, to mieszkańcy sami musieli zorganizować obronę. No i częściowo nawet udało im się część miasta ocalić, chociaż straty były duże, ale podołali temu zadaniu. No to jest jedna właśnie z monet cesarza Imperium Galijskiego Postumusa. Te monety są zresztą bardzo, bardzo częste na terenie Barbaricum. Zjawiają się nawet w Polsce, dlatego że mimo tego, że jedne drużyny atakowały Rzym, ale inne dały się skusić na służbę w armii Imperium Galijskiego jako najemnicy. Te działania wojenne, które były tak kosztowne, które tak zniszczyły wiele prowincji Imperium Rzymskiego, były prowadzone na szeroką skalę i w sposób bardzo bezwzględny. Jeden z przykładów. Jest takie stanowisko archeologiczne w Syrii. Nie wiem, czy po tej wojnie jeszcze istnieje w jakimś kształcie, ale na szczęście zachowały się dane z wykopalisk archeologicznych. Stanowisko to nazywa się Dura Europos. To było miasto graniczne z garnizonem rzymskim strzegące wysuniętego punktu na granicy Eufratu. I my tylko ze źródeł archeologicznych wiemy, że około roku 255-6 nastąpiło oblężenie tego miasta przez armię państwa Sasanidów, trwające jakiś czas, może rok. I tutaj walki były bardzo bezwzględne. Mianowicie Persowie robili podkopy pod fortyfikacje i wieże Dura Europos, w których wybuchały bardzo, właśnie w tych tunelach wybuchały walki pomiędzy żołnierzami obu stron. I mamy jeden z pierwszych przykładów użycia tak naprawdę broni chemicznej, ponieważ po analizie pozostałości z jednego z takich tuneli okazało się, że obrońcy prawdopodobnie, żeby nie dopuścić do przeniknięcia tymi tunelami przez Persów, rozpalili ogień, w którym były substancje trujące. Bitumin, który tutaj w Mezopotamii występuje naturalnie, siarka, jakieś inne związki chemiczne, i po prostu ci atakujący zostali wytruci tym dymem. Gazy bojowe, tak. I w końcu po prostu w tym tunelu na wszystkich się ten strop zawalił i pogrzebał zarówno Rzymian, jak i Persów. No ale Persowie to miasto w końcu zdobyli i wysiedlili stąd ludność. I my wiemy to tylko na podstawie znalezisk archeologicznych. Tak? Tu się zachowało mnóstwo rzymskich monet, mnóstwo elementów uzbrojenia, zarówno rzymskich, jak i perskich. Więc to był okres najgorszy, zdecydowanie najgorszy dla całego Cesarstwa Rzymskiego. I znów przyszły kolejne fale epidemii, które przetrzebiły już nie tylko wojsko
i mieszkańców miast, ale do tego jeszcze mieszkańców wsi, czyli tych, którzy tak naprawdę byli najważniejsi, ponieważ oni byli producentami żywności, no i odpowiadali za to, że i miasta, i armia miały co jeść. Oni byli dotknięci nie tylko epidemią, ale i rekwizycjami, co doprowadziło w wielu prowincjach, zwłaszcza na zachodzie, do zubożenia tej wsi. Tutaj nastąpił taki sam mechanizm, tak jak w czasie zarazy Antoninów, po głównych szlakach handlowych i szlakach, gdzie przechodziły wojska, ta zaraza po prostu się rozprzestrzeniła i zbierała jeszcze gorsze żniwo. Tak samo mamy z tego okresu podobne groby masowe ofiar, no i takie motywy na mozaikach w niektórych domach, które były wtedy budowane, które miały jakoś tych mieszkańców imperium oswoić z myślą o śmierci, która stała się bardzo, bardzo powszechnym zjawiskiem, no tak jak w czasie każdej okrutnej wojny. Ale tak naprawdę kluczowy był wynik tych zjawisk w skali gospodarki całego kraju, czyli inflacja. Już Neron psuł monetę rzymską, obniżając o kilka punktów procentowych zawartość srebra w denarze. Ale jeszcze do czasów Antoninów i do początku III wieku była to porządna moneta srebrna, przyjmowana nie tylko w imperium, ale i poza jego granicami. Ale kiedy w III wieku okazało się, że potrzeby obronne, no bo większość budżetu Cesarstwa Rzymskiego szła tak naprawdę na utrzymanie armii w gotowości bojowej i po prostu na utrzymanie żołnierzy, na ich żołd, no okazało się, że zasoby finansowe państwa są wydrenowane i uciekli się cesarze nie tylko do podwyższania podatków, ale i do cichego okradania obywateli imperium przez podatek inflacyjny. Najpierw jeszcze, kiedy było względnie spokojnie, w roku 212 cesarz Caracalla jednym swoim edyktem zrobił z wszystkich mieszkańców Cesarstwa Rzymskiego obywateli rzymskich. No i tutaj nawet już historycy starożytni pisali, że ten krok był podyktowany względami fiskalnymi, po to, żeby wszyscy płacili te same podatki, żeby podwyższyć wpływy do kasy państwowej. No to okazało się później, że to nie wystarczy i zaczęto bardzo szybko obniżać ilość srebra w tej monecie. I to tak, że te antoniniany, teoretycznie srebrne monety z czasów właśnie dynastii Septymiusza Severa i potem jeszcze z czasów kryzysu III wieku, no stały się posrebrzonymi monetami, posrebrzonymi miedziakami. Ta prawdziwa moneta srebrna całkowicie znikła wtedy z rynku. I to właśnie ten graf pokazuje obniżanie zawartości srebra w denarze. Jeszcze na początku III wieku jest ona przyzwoita, a potem spada niemal do zera. Mamy posrebrzane miedziaki, monetę bardzo niskowartościową. Tutaj właśnie w czasach Klaudiusza II Gockiego, no to jest dno tego procesu. Tak ta moneta wygląda. I mamy też mnóstwo menis fałszerskich na terenach na przykład opanowanych przez Imperium Galliarum. Produkuje się też posrebrzane miedziaki, też monety fałszywe, też tak zwane supereraty. Co ciekawe, barbarzyńskim najemnikom nadal płacono monetą złotą. I w tym momencie gospodarka się załamuje się rynek operacji finansowych, bankowość, oczywiście ona nie znika, tylko jest gdzieś tam w tle, ale operacje finansowe, po prostu ich wielkość no, spada niemal do zera w tym dnie kryzysu. Zaczyna się wyprowadzanie dobrej monety poza rynek, poza oficjalny obieg. Ludzie gromadzą te stare denary, gromadzą nawet w Egipcie złote monety ptolemejskie, dobry pieniądz. Zgodnie z prawem Kopernika, że zły pieniądz wypiera lepszy. Wszystko się to odbyło i po prostu w niektórych regionach przechodzą na handel wymienny i gospodarkę naturalną. Jest to wymuszone sytuacją, kiedy po prostu moneta staje się praktycznie bezwartościowa. I już w tym ostatnim okresie wojsko ściąga podatki w naturze w ramach rekwizycji, ponieważ płacenie tych należności monetą, która jest wypuszczana przez państwo, traci jakikolwiek sens. W najlepszej sytuacji są ludzie zamożni, którzy mają przy sobie jakieś zapasy krusztów, złota czy srebra.
I oni na przykład między sobą przechodzą do takich właśnie transakcji. I wszyscy chowają tą dobrą monetę. Mamy skarby monet w dużej ilości z tego III wieku, najwięcej chyba. Nawet tych zawierających dużo starsze monety, nawet republikańskie jeszcze sprzed narodzenia Chrystusa. Tymczasem Germanie, którzy przechodzili przez Limę, zrabowali prowincje rzymskie, ściągali ogromne masy metalu. To, co Państwo widzą na tym zdjęciu, to jest zaaranżowany w jednym z niemieckich muzeów skarb z Neupoz. W Neupoz, miejscowości leżącej na brzegu Renu, odkryto na dnie tej rzeki ogromną ilość przedmiotów metalowych właśnie z czasów kryzysu III wieku, które zostały zrabowane przez Alamanów lub Franków na terenach Galii. W miastach, świątyniach, gdzie mnóstwo wotów metalowych się znajdowało, w willach rzymskich gdzieś na prowincji, w tych gospodarstwach rolnych. Ogromna ilość tego wszystkiego. Jeden wóz po prostu był tak przeładowany, że spadł im pewnie z tratwy do rzeki i stąd możemy ocenić ilość tego rabunku. Tutaj są, proszę Państwa, nawet jeszcze z tych świątyń galijskich jakieś przedmioty sprzed podboju rzymskiego, które tam wisiały jako wota. No ale jak Państwo widzą, ogromna, ogromna ilość metalu, którą oni sprowadzili drogą rabunku na tereny przez siebie zamieszkane. I to wszystko idzie do tych konfederacji plemiennych, konfederacji drużyn. Kolejne ciekawe i ważne znaleziska na terenie Skandynawii, stanowiska bagienne, takie jak Nydam czy Torsberg, gdzie tutaj ci Germanie zamieszkujący Danię, Skandynawię walczyli już między sobą, starcia tych dobrze uzbrojonych drużyn, potem ta drużyna zwycięska obdzierała pokonanych z broni i oporządzenia i w darze Bogom w ramach ceremonii religijnej rzucała to wszystko do jeziora lub bagna i stąd bardzo dobrze zachowane nawet elementy drewniane tej broni, tarcz, elementy skórzane. I proszę Państwa, bardzo duża ilość tych przedmiotów, czy to rzędów końskich, czy przede wszystkim mieczy, jakiegoś oporządzenia jeździeckiego, była wyprodukowana na terenie Cesarstwa Rzymskiego. I ona się dostała tam albo drogą rabunku, albo drogą handlu tego pokątnego, omijającego ustawę Lex Iulia Majestatis. I to już nie byli ci Germanie z pierwszych wieków lekko zbrojni, uzbrojeni słabo. To była ciężko zbrojna piechota. Drużyny, z których członkowie prawdopodobnie mieli też za sobą jakiś staż służby w oddziałach pomocniczych armii rzymskiej jako najemnicy. Ogromna, ogromna ilość broni na tych stanowiskach. Tysiące mieczy, ostrzy włóczni, elementów tarczy i tak dalej. Wszystko to właśnie na tych skandynawskich stanowiskach. No tu akurat Państwo widzą ozdoby tarczy i rzędu końskiego, które były dziełem rzemieślników germańskich. No jak widać, jakoś trochę gorsze od tego, co Rzymianie potrafili wytwarzać. Właśnie miecze z warsztatów nadreńskich, z Galii, znajdowane na terenie Barbarikum, nie tylko w Skandynawii, ale i w Niemczech, w Polsce. Niektóre inkrustowane jakimiś motywami wojskowymi bądź religijnymi, część też ze stemplami warsztatów. No i pierwszy raz Germanie używają rzymskiego uzbrojenia ochronnego, takiego jak kolczugi. No taką kolczugę oczywiście mógł nosić nie szeregowy drużynnik, no ale jakiś dowódca tej drużyny, wódz czy też książę. No i ten kryzys odbił się w sposób najbardziej uderzający na zachodnich prowincjach Cesarstwa Rzymskiego. Przede wszystkim na Galii, Hiszpanii, północnej Italii, także na prowincjach naddunajskich, gdzie te najazdy przychodziły z roku na rok. To, co Państwo widzą, to jest rekonstrukcja budynku takiego prowizorycznego, jakby szałasu dla uchodźców na jednym ze stanowisk z terenu Galii, to jest z terenów wiejskich, więc standard życia tych wielokrotnie obrabowanych i jeszcze męczonych przez epidemię ludzi obniżył się do straszliwego poziomu, niekiedy do jakiegoś poziomu neolitycznego sprzed epoki metali, kiedy to po prostu zarzucono na niektórych stanowiskach budownictwo kamienne i ceglane i tak jak gdzieś jeszcze w epoce brązu czy wcześniej budowano takie właśnie chaty z drewna i gliny.
Wiele willi, wiele gospodarstw dużych latyfundiów zostało zniszczonych. Ogromną ilość krusztów schowano w tych skarbach, które do dzisiaj są na terenie prowincji rzymskich odkrywane, a te, które przetrwały, stały się mniejsze. Właśnie willa to jest taki rzymski dwór, tak jak dwór w Polsce. Gospodarstwo stanowiące centrum gospodarstwa wielkoobszarowego, produkującego na rynek. I w tym momencie widzimy redukcję, bardzo częstą redukcję tych zabudowań w gospodarstwie typu willa, gdzie część zabudowań gospodarczych została zburzona, już potem nieodbudowana, część opuszczona. I to niestety widzimy też nie tylko w Galii, ale często na terenie prowincji dunajskich. Jeszcze jedna bardzo symptomatyczne zjawisko wskazujące na upadek gospodarczy i rozpad tego społeczeństwa. Tutaj mają Państwo graf pokazujący ilość inskrypcji łacińskich w Imperium Rzymskim w ogóle od czasów panowania Augusta do początku Dioklecjana. Ta ilość sukcesywnie wzrasta i szczyt jest w czasie panowania Septymiusza Severa i Caracalli, a potem ogromny spadek. Dlaczego? Przede wszystkim inskrypcje, czy to nagrobne, czy to honoryfikacyjne, kosztowały sporo. Trzeba było wynająć rzeźbiarza, dać mu zlecenie, żeby wyrył odpowiedni napis, często jeszcze uzupełnił to płaskorzeźbą, żeby było ładne liternictwo. Na przykład warto pamiętać, że te inskrypcje, które dzisiaj możemy widzieć w muzeach, wszystkie były malowane. Ewentualnie litery były jeszcze oznaczane jakimiś kładkami metalowymi. A w tym momencie, kiedy ludziom zabrakło po prostu pieniędzy na najbardziej podstawowe potrzeby życiowe, nikt już nie myślał o inskrypcjach. No, zubożała klasa kuriałów, średnia i wyższa klasa mieszkańców miast, tych, którzy tak naprawdę to imperium tworzyli i najwięcej z niego korzystali, bo to byli ludzie, którzy potrafili wykładać własne dochody na to, żeby upiększać te miasta. Bardzo duża część tych budynków, które dzisiaj w ruinach rzymskich miast widzimy, no nie było fundacjami cesarskimi czy gubernatorskimi, tylko po prostu fundacjami zamożnych mieszkańców tych miast. W tym momencie wielu z nich zbankrutowało, zginęło, ten majątek został rozgrabiony i nie było już funduszy ani na posągi, inskrypcje honoryfikacyjne, ani na budowanie tych wszystkich inwestycji. Załamał się system finansowania na pewien czas. Oczywiście są pewne różnice, bo mimo tych zniszczeń na wschodzie, jednak w ostatecznym rozrachunku wschodnia część imperium wyszła z tego kryzysu w lepszym stanie niż zachodnia. Tu koncentracja kapitału i rozwój cywilizacyjny był tak wysoki, że nawet to stulecie najazdów nie zdołało tej wschodniej części imperium załamać. Jeszcze musimy pamiętać, że to jest część imperium w tym czasie najbardziej schrystianizowana w odróżnieniu od zachodniej. Tutaj po kryzysie III wieku odrodził się i obrót bankowy i finansowy, i gospodarka. Wiadomo, że nie wyglądało to tak jak wcześniej. Na przykład w Sardes, mieście położonym w zachodniej Azji Mniejszej, pewne budynki zmieniły swoją funkcję. Budynki publiczne, kolumnady, portyki zostały zajęte przez prywatne sklepy. Tak wcześniej nie było. Większość z tych budynków służyła po prostu rekreacji i upiększeniu miasta. A tutaj wykorzystano tą przestrzeń zgodnie z interesem ekonomicznym. To jest zjawisko bardzo powszechne na wschodzie w późnej starożytności. No i tak jak mówiłem, zaczął zyskiwać na znaczeniu obrót nie monetami, ale czystym złotem. I oczywiście bardzo ważne, o ile nie najważniejsze, były przemiany w mentalności mieszkańców Imperium Rzymskiego. Tutaj Państwo widzą amulet z hematytu chrześcijański, który przedstawia uzdrowienie, znane z Ewangelii, uzdrowienie przez Chrystusa kobiety, która cierpiała na chorobliwy upływ krwi. W tym momencie pokazuje to znalezisko, tak jak i relacje źródeł, zresztą znacznie obszerniejsze, że zmieniła się mentalność na skutek tych strasznych wydarzeń kryzysu III wieku. Śmierć była blisko, przyszłość była niepewna, więc ludzie, zarówno poganie, jak i chrześcijanie, zwrócili się ku religii, i to zdecydowanie. Zaczęto
rozważać kwestie życia po śmierci, zbawienia. Nawet poganie to robili w swojej filozofii czy rozważaniach religijnych. Zaczęto wiązać po prostu los pośmiertny z człowieka po śmierci z jego postępowaniem za życia. To, co w chrześcijaństwie było od początku, teraz nawet poganie zaczęli się nad tym zastanawiać. Stąd tak bardzo później chrześcijaństwo mogło na te pytania odpowiedzieć. I w tym momencie zaczęli ludzie troszczyć się po prostu o swój stan duchowy. Zaczął się okres takiej nieufności do świata, do władzy, do wszystkich instytucji, który w sumie był zrozumiały, dlatego że w czasie kryzysu III wieku wszystkie instytucje zawiodły. Nie zdołały obronić tego imperium przed tak wielkimi zniszczeniami. Oczywiście chrześcijaństwo się czasem oskarża o to, że był to pewien odwrót od dbania o sprawy państwowe, społeczne, jakieś wycofanie się z tego świata. No nie jest to prawda, dlatego że już w wieku IV, kiedy imperium zostało schrystianizowane, to warto zapamiętać, że biskupi nakładali klątwy na ludzi, którzy uciekali od służby wojskowej na przykład. Bo ludzie potrafili się okaleczać, obcinać sobie kciuki, żeby tylko nie pójść do wojska, żeby tylko nie być poddanym poborowi. I po prostu uważano, że jest to wielki grzech, że nawet można na takiego człowieka nałożyć klątwę, która jakby wyłączyła go z kościoła za takie praktyki. I chrześcijanie, tak jak zresztą słusznie pisał Tertulian w III wieku, no nie ustępowali patriotyzmowi i ofiarności poganom. Wielu z nich było w armii. Ta masa męczenników wojskowych za czasów panowania Dioklecjana jednak wiele mówi. To, że byli obecni wszędzie, właściwie na dworze cesarskim, wśród senatorów, wszędzie, tak jak pisze Tertulian, jesteśmy tacy jak wy, żyjemy tak jak wy, żyjemy wszędzie pośród was, ale mamy inną religię. Tak właśnie chrześcijanie zachowywali się lojalnie w stosunku do państwa rzymskiego, mimo że byli poddawani okresowym prześladowaniom, no nie tylko tym wielkim, za Decjusza czy Dioklecjana, no ale na przykład wtedy, kiedy władze miejskie jakiegoś miasta musiały stłumić rozruchy powodowane właśnie przez te zaburzenia gospodarcze i biedę, i motłoch po prostu często rzucano mu chrześcijan jako kozłów ofiarnych. Potem tracono i w jakiś wyrafinowany sposób, tak jak na przykład jeszcze za czasów Marka Aureliusza Męczenników z Lugdunum, z Lyonu. I po okresie kryzysu III wieku, kiedy Dioklecjanowi i jego następcom udało się tą sytuację na granicach ustabilizować, nieco odrobić te straty, ci cesarze wywodzący się z oficerów pochodzenia iliryjskiego, wojskowi, no to byli tacy dość mało kulturalni nowi Rzymianie, którzy byli przywiązani jeszcze do religii tradycyjnej rzymskiej, pogańskiej, ale którzy mieli już inny pomysł na zarządzanie tym imperium, złapali to wszystko w swój silny uścisk. Ten sposób zarządzania, który jeszcze w czasach Augusta i później polegał na minimalnej administracji, bo tym imperium w czasach I-II wieku zarządzała w sumie mała grupa ludzi. Tych urzędników nie było wielu. Często na przykład senatorowie piastujący stanowiska legatów albo namiestników prowincji wykładali własne fundusze, wykorzystywali własną służbę do tego, żeby tym państwem zarządzać i wykonywać jakieś zadania administracyjne. Teraz wszystko zostało sformalizowane. Narodził się ogromny aparat urzędniczy, no niewidziany jeszcze w Rzymie dotąd w ogóle do tego czasu. Armia, która liczyła 600 tysięcy ludzi i być może jej dorównująca armia urzędników, również umundurowanych zresztą. To wtedy właśnie narodziło się to, co znamy z późniejszych czasów jako biurokracja bizantyjska. W tym momencie wszystko zostało sformalizowane i wprowadzono nawet obowiązkowe dziedziczenie zawodów i pozycji społecznej, które miało na celu zapewnienie określonych dóbr i usług, które były potrzebne w obronie państwa.
No po, tak, stanowisko poborcy podatkowego, ponieważ robiono to tak, że ludzi właśnie z elit miejskich naznaczano do poboru podatków. Oni mieli zebrać z określonego obszaru określoną kwotę pieniędzy. W czasach prosperity gospodarczej to był dobry interes, ponieważ oni mogli sobie część z tych pieniędzy wziąć i po prostu oddać tylko tą kwotę, która była przepisana. Natomiast w czasach kryzysu no to był bardzo zły interes, ponieważ niestety brakującą kwotę musieli oni dołożyć z własnej kieszeni. Więc wiele rodzin zostało przez to zrujnowanych, uciekano z tego stanu kurjałów, z tej arystokracji miejskiej. Gdziekolwiek, na przykład w Egipcie, mamy zjawisko, z którego no, później narodził się ruch pustelniczy, anachoretyzm. No, ci pierwsi anachoreci uciekali albo od ucisku podatkowego, albo od tego zbierania podatków na pustynię, gdzie mieszkali, żeby w ogóle odciąć się od tego systemu finansowego państwa. Zresztą wśród pierwszych anachoretów chrześcijańskich byli też ludzie zamożni, tak jak święty Antoni Pustelnik, właściwy jakby prekursor ruchu monastycznego, który pochodził z dość zamożnej rodziny właścicieli ziemskich z Egiptu. Zresztą był Egipcjanin, kopt tak naprawdę, dzisiaj byśmy powiedzieli, który słabo mówił po grecku. Ale właśnie on rozdał swój majątek ubogim i poszedł jako pustelnik mieszkać na pustyni. Ale on nie był pierwszy, tylko on po prostu pierwszy zrobił to z wyraźnie religijną intencją. Natomiast ci poprzedni uciekali przed opodatkowaniem albo przed skutkami bycia poborcą podatkowym. Tak samo i w innych klasach społecznych dziedziczył się zawód rolnika, żołnierza, rzemieślnika. To przymusowo, ponieważ państwo chciało mieć określoną ilość dóbr potrzebnych do obrony i nie chciało uszczuplać też kwoty podatków. Wprowadzono system, który dzisiaj się nazywamy systemem jugatio capitatio, czyli podatek pogłówny i podatek gruntowy. I za cały czas badacze rozważają, czy ten późne Imperium Rzymskie było takim fiskalnym piekłem, czy nie. No było to dolegliwe, bo te podatki były dużo wyższe niż wcześniej, ale tak naprawdę najgorszą cechą tego systemu było to, że jakby kraj został podzielony na obszary podatkowe, z których za każdym razem, każdego roku musiano zebrać określoną ilość podatków, najczęściej już wtedy w naturze. I to od rolników przede wszystkim. Ale kiedy był czas urodzaju, kiedy rok był dobry, można było temu wymaganiu podołać. Natomiast kiedy była susza, inwazja szkodników albo w ogóle jakieś okoliczności, które uniemożliwiały uprawę roli, na przykład najazd, no to było to mordercze po prostu. Ponieważ nie można było z tych ludzi ściągnąć zboża, którego nie mieli. I dlatego właśnie ten system był już u samego początku wypaczony. U samego początku był systemem wadliwym. Tak samo ci, którzy później zajmowali się administracją, finansowaniem, wydawaniem tych pieniędzy, dostali ogromne pole do nadużyć. My mamy na przykład świadectwa o centurionach, specjalnej klasie centurionów, która była odpowiedzialna za zaopatrywanie jednostek wojskowych siedzących gdzieś na limesie. I tak zostały te stany legionów zmniejszone z 5000 do 1000, ale tak naprawdę większość oddziałów liczyła realnie dużo mniej. Natomiast ci ludzie ściągali te kwoty pieniędzy, czy też daniny w naturze na utrzymanie tych oddziałów wojskowych w pełnej kwocie, albo nawet większej. A różnicę brali do kieszeni. System martwych dusz, kiedy brano po prostu daninę nie na realną efektywę oddziału, ale na tą idealną. I można było się na nim bardzo, bardzo dobrze dorobić. No, powstała cała klasa urzędników i oficerów, którzy zaczęli sobie kupować majątki ziemskie i dystansować nawet stare rodziny senatorskie. I tutaj mamy Dioklecjana i Maksymiana, dwóch cesarzy, ponieważ ten system sprawowania władzy, aby uniknąć uzurpacji i stałego przenoszenia się cesarza z jednej granicy zagrożeń na drugą, Dioklecjan powołał swoich współrządców. I ten system aż do czasów Konstantyna Wielkiego, który go zlikwidował, zdawał egzamin. No wiadomo, cesarz Konstantyn oprócz tego, że rzeczywiście nawrócił się na chrześcijaństwo i to już chyba wcześniej, jak
pokazuje to ten medalion z Ticinum, wybity kilka lat po bitwie na Moście Mulwijskim pod Saksa Rubra, pod Rzymem. Ale on utrzymał w ogólnych zarysach te cechy systemu państwa rzymskiego, jego gospodarki i armii, które znamy już właśnie z czasów Dioklecjana. Czyli wojskowy sposób zarządzania jak najgorszy dla tej gospodarki, który w ciągu następnych kilkudziesięciu lat całkowicie ją wyczerpał. Zresztą no, ten system utrzymywania współrządców też był bardzo drogi, ponieważ zamiast jednego pałacu i dworu cesarskiego były cztery. W Trewirze, Nikomedii w Azji Mniejszej, później w Konstantynopolu, także w Antiochii i w Rzymie. Był to po prostu system jeszcze tak naprawdę mniej wydolny i droższy, ale działał on, bo ustabilizowano sytuację na granicy, ale było to bardzo kosztowne. I w czasie panowania Konstantyna, oprócz zalegalizowania chrześcijaństwa jako religii legalnej, religio licita w Imperium Rzymskim i nawrócenia samego cesarza, który jednak chrzest przyjął na łożu śmierci, nastąpiła jedna jeszcze bardzo ważna zmiana. Mianowicie na miejscu dawnej kolonii greckiej Byzantion, nad cieśniną Bosfor, łączącą Morze Marmara, Morze Egejskie z Morzem Czarnym, powstała nowa stolica, nowy Rzym, Konstantynopol, z inicjatywy właśnie Konstantyna. To była największa zmiana, najbardziej znacząca z tych, które nastąpiły na początku IV wieku. Ponieważ Rzym jako dawna stolica już dawno przestał pełnić rolę rezydencji cesarskiej, Konstantynopol stał się Rzymem nowym i tak naprawdę miastem, które kiedy ten stary Rzym popadał po prostu w kryzys gospodarczy i demograficzny, wyludniał się, stary Rzym zaczął się po prostu zaludniać i stawać się jednym z najważniejszych miast, dobrze położonych pod względem handlowym i strategicznym właśnie w tej wschodniej greckiej części Imperium Rzymskiego. I tutaj zaznaczyła się właśnie ta różnica. Ten grecki wschód był jednak bogatszy, lepiej rozwinięty od zachodu i lepiej przetrwał te kryzysy. I właśnie tu Konstantyn i jego następcy postawili na rozwijanie tej części imperium, natomiast zachód był coraz bardziej zaniedbany i coraz bardziej dotknięty kolejnymi po prostu efektami kryzysu III wieku i późniejszych najazdów. No, udało się na jakiś czas ustabilizować monetę. Te posrebrzane Antoniniany jeszcze za Dioklecjanem były w obiegu, ale udało się Konstantynowi wybić dobrą monetę złotą, czyli solidy, które były oczywiście wykorzystywane w dużo większych transakcjach handlowych niż te na takich lokalnych rynkach, gdzie nadal albo używano monety posrebrzanej, moneta brązowa początkowo wyszła z obiegu, a później już w czasach Dioklecjana i Konstantyna wybijano nowe monety brązowe i mosiężne, a spora część obrotu rynkowego obywała się w ogóle bez pieniędzy, polegając na handlu wymiennym. No i ta ogromna, bardzo kosztowna w utrzymaniu rzymska armia w wieku IV miała swoje słabe i mocne strony. Mocną stroną było to, że pozostawiono wstępną obronę granicy oddziałom zwanym Limitanei, nadgranicznym. No, taka straż graniczna, która tak naprawdę składała się z żołnierzy powoływanych do oddziałów pod broń w czasie zagrożenia, natomiast w czasach pokoju oni byli po prostu lokalną ludnością rolniczą. No i dużo droższe w utrzymaniu oddziały komitatenses, czyli armie polowe składające się w dużej części z kawalerii ciężkozbrojnej piechoty, uzbrojonej troszkę na sposób germański czy perski. Tutaj na tej rekonstrukcji widać ten wpływ uzbrojenia barbarzyńskiego i sasanijskiego na uzbrojenie żołnierzy rzymskich. I te armie polowe były rzeczywiście utrzymywane z podatków jako taka główna siła zbrojna i do czasu, do końca IV wieku dobrze spełniały swoje zadanie, no ale praktycznie pod koniec tego stulecia oni się składały prawie wyłącznie z barbarzyńców, wyłącznie z Germanów, którzy
no i przedstawiciele innych plemion, na przykład Sarmatów, a później jeszcze w późniejszym dużo okresie, o którym jeszcze opowiem, ze Słowian i Zauryjczyków. No i największa aberracja tego czasu, czyli edykt Dioklecjana o cenach maksymalnych, wydany w roku 301 po Chrystusie, który wyznaczał ceny setek towarów sprzedawanych na rzymskich rynkach. Stąd wiemy, co w ogóle wtedy w Imperium Rzymskim można było kupić lub sprzedać. No, spowodował po prostu najpierw załamanie się tego rynku, a później stał się martwym dekretem. Ludzie go po prostu obchodzili. I to bardzo szybko po jego wprowadzeniu. No, pomysł kontroli cen całkowicie tutaj nie wypalił, tak samo jak i wcześniej i później. Mimo tego, że za przekraczanie tego dekretu groziły drakońskie kary, śmierć, okaleczenie, to nikt tego nie przestrzegał już później. Tak naprawdę wymiana stała się całkowicie czarnorynkowa. I ta kontrola państwa rozciągnięta nad gospodarką, nie tylko nad rolnictwem i zbieraniem podatków, ale jeszcze na przykład nad korporacjami rzemieślniczymi, miała na celu dostarczanie armii i urzędnikom potrzebnych im produktów i niestety ignorowała dobrobyt państwa, miast i producentów, którzy musieli być zrzeszeni w takich przymusowych organizacjach. No taki państwowy, wojskowy socjalizm, potroszę. Tutaj Państwo widzą kartkę z rzymskiego kalendarza z IV wieku. Cesarz Konstancjusz II rozsypujący monety w ramach noworocznego rozdawnictwa, aż oczywiście złotymi medalionami, monetami, nawet całymi porcjami złota, sztabkami nagradzano zasłużonych urzędników, oficerów, a nawet germańskich najemników. Na to musiały się zawsze znaleźć pieniądze. No i co, jak zareagowała na to ludność? Otóż może w sposób, który nie będzie dla nas zaskakujący, natomiast jest bardzo, bardzo interesujący pod tym względem, że natychmiast od tego państwa realnie odwróciła się jego najbogatsza i najinteligentniejsza elita, czyli klasa senatorska. Senatorowie, niektórzy z nich, to już mniejszość raczej, pojedynczy rekrutują, legitymujący się pochodzeniem od rodów niekiedy jeszcze z okresu Republiki Rzymskiej albo wręcz pierwszych królów rzymskich, posiadali ogromne majątki i mogli tak naprawdę być od tego państwa niezależni i unikać opodatkowania, a także wszelkich innych świadczeń. Mimo iż oni zostali już w czasach kryzysu III wieku zepchnięci na dalszą pozycję w administracji państwa rzymskiego, no bo jeszcze za Septymiusza Severa senatorowie dowodzili legionami, byli namiestnikami prowincji, potem zastąpili ich oficerowie i zawodowi urzędnicy na tych stanowiskach. Także oni odsunięci od tej administracji po prostu poświęcili się powiększaniu i chronieniu swojego majątku. I tutaj mają Państwo stronę z takiego dzieła, które się zachowało tylko w odpisie średniowiecznym, zresztą skopiowano też ilustrację, Notitia Dignitatum. Co tu widać na tej ilustracji? To są rodzaje właśnie darów, jakie zasłużonym urzędnikom, oficerom i czasami senatorom rozdawali cesarze. Takie złote listki z życzeniami, które sobie Rzymianie wręczali. Oczywiście no, ludzie wręczali sobie z nieco mniej szlachetnych materiałów niż złoto i srebro. Tace z monetami, sakiewki z pieniędzmi, medaliony, złote ozdoby, zapinki, no i także skrzynki z monetami i medalionami. To wszystko właśnie w ramach rozdawnictwa noworocznego czy po zwycięstwach dla wojska rozdawał Comes Sacrarum Largitionum minister finansów. No tu jest na przykład przedstawienie atrybutów związanych z urzędem prefekta Annony, czyli tego urzędnika, który nadzorował przywożenie zboża z Egiptu i Afryki Północnej do Rzymu, aby w ogóle stolicę wyżywić. No, rolnicy zostali najpierw realnie, a potem tak naprawdę prawnie przez Konstantyna Wielkiego przywiązani do ziemi,
po to, aby nie uciekali ze wsi do miast albo nie przechodzili do innych okręgów podatkowych, żeby po prostu wysokość produkcji rolniczej na poszczególnych obszarach była zapewniona. Tak samo rzemieślnicy zostali przywiązani do swojego zawodu. No i co się dzieje w tym momencie na wsi w efekcie tych drakońskich ustaw? Przede wszystkim jeszcze bardziej rośnie rola właścicieli ziemskich. Dlatego, że rolnicy, czy to dzierżawcy, czy to właściciele małych kawałków ziemi uciekają po prostu pod opiekę najbliższych właścicieli ziemskich, nawet oddając im swoją ziemię w zamian za ochronę i utrzymanie. No, oni nie mieli takich środków, żeby na przykład przekupić poborcę podatkowego, no ale miejscowy właściciel ziemski zawsze je miał, zwłaszcza jeżeli dysponował dużym areałem. I te posiadłości zamieniają się w takie samowystarczalne jednostki produkcyjne, niekiedy ogromnych rozmiarów, przypominające małe miasta. Wokół nich zaczynają się osiedlać chłopi, powstają tam warsztaty rzemieślnicze, tam jest cały obrót wewnętrzny bez użycia monet. I dzieje się jeszcze jedna ważna rzecz, mianowicie realnie znika w tym momencie klasa niewolników, ponieważ już we wcześniejszych, przynajmniej na wsi, ponieważ już we wcześniejszych stuleciach ci niewolnicy obrabiający ziemię w gospodarstwach typu wille byli osiedlani na tej ziemi, mogli sobie zbudować dom, założyć rodzinę i tak naprawdę ich warunki życia i status zrównał się z chłopami czy dzierżawcami. No w tym momencie wszyscy ci zależni od pana mieli ten sam status, przechodzili pod jego opiekę. I proszę państwa, to nie było tak, jak czasami przedstawiała historiografia komunistyczna, że to straszny wyzysk tych chłopów przez właścicieli ziemskich, że straszne rzeczy się działy, było zupełnie odwrotnie. Ci ludzie z własnej chęci przechodzili pod opiekę właściciela ziemskiego, żeby uniknąć tego strasznego opodatkowania i jeszcze poboru wojskowego do tego, przechodzili, właśnie oddawali mu czasem ziemię, później produkowali żywność w jego gospodarstwie w ramach pańszczyzny, czy też oddawali mu daninę w naturze. I bardzo często solidaryzowali się bardziej z miejscowym właścicielem niż z państwem, które od nich tylko mogło coś zabierać. Oczywiście nie wszędzie sytuacja była jednakowa. Na zachodzie ten proces był bardziej zaawansowany niż na wschodzie. Na wschodzie mamy jeszcze takie bogate wioski z kamiennymi domami, kościołami wybudowanymi przez mieszkańców w masywie wapiennym na wschód od Antiochii, dzisiaj w Syrii. Tu też jakby zaznaczam, że to zdjęcie może być już niestety nieaktualne ze względu na to, co się dzisiaj w Syrii dzieje. I tutaj miejscowe społeczności jeszcze były na tyle zamożne, żeby na przykład wystawić taki kościół. To jest IV, V, VI wiek te osiedla na terenie Syrii. Tu jak widać, nawet po tych straszliwych najazdach III wieku i po spustoszeniu, jakie tu Sasanidzi robili, można było się dość szybko odbudować. To są naprawdę imponujące niekiedy kompleksy, czy też tak jak właśnie wioski na terenie Syrii czy Libanu, gdzie się rolnicy wyspecjalizowali na przykład w produkcji oliwy czy wina, nie uprawiali w ogóle zboża, tylko przestawili się na produkcję całkowicie towarową. No a te rzymskie rezydencje, wille na terenie zachodnich i południowych prowincji Imperium Rzymskiego stawały się po prostu małymi twierdzami. Były coraz bardziej umacniane, coraz grubsze mury. Pierwszorzędną rolę zaczęły grać względy obronne, tak żeby obronić się przed najazdami barbarzyńców, czy też nawet przez rekwirującą armią. Ci najbogatsi właściciele ziemscy utrzymywali tak zwanych bukellarii, to byli ochroniarze, a tak naprawdę w dużej mierze prywatne armie, tych ludzi, które miały tych dóbr bronić. No i rozwój kolonatu, który następował na prowincji od II wieku po Chrystusie, na czym to polegało? Po prostu dzierżawcy przechodzili w zależność od i opiekę miejscowego właściciela ziemskiego, tak jak już mówiłem, byli zobowiązani albo do odrabiania określonej liczby dni na polu właściciela, albo do składania daniny w naturze. Kolonat właściwie później
zapoczątkował system feudalny. Natomiast życie miejskie na terenie Imperium Rzymskiego przeżywało już wtedy dość poważny kryzys. Tak jak mówię, większy na zachodzie niż na wschodzie. I to widać w zagospodarowywaniu dawnych budynków publicznych na sklepy, stragany. Się dzieje nawet w najbogatszych miastach Azji Mniejszej i Syrii, które się rozwijają, ale już w trochę inny sposób. To jest ten właśnie jeden ze sklepików w Sardes, w portyku miejscowym. Rozwijają się już w inny sposób niż wcześniej. Mniej jest inwestycji, mniej budowli publicznych, ale nadal kwitnie handel, bo znajdujemy na przykład taką ceramikę pochodzącą z północnej Afryki i w Azji Mniejszej, i gdzieś w Italii, a także w prowincjach naddunajskich. To jest rzecz, która tu jest nieodjemna. Tak naprawdę jeszcze w tym dnie kryzysu spowodowanego wielką wędrówką ludów ten handel jeszcze istnieje i znajdujemy produkty gdzieś z Afryki Północnej czy z Azji Mniejszej na terenie prowincji alpejskich czy gdzieś nad Górnym Dunajem. No i te budowle, które przestały pełnić swoją funkcję albo zostały częściowo zniszczone, są rozbierane, materiał z nich wykorzystywany wtórnie do budowy innych założeń. Tak jak tutaj na przykład widzimy mur budynku zbudowanego czy to z elementów architektonicznych z dawnej świątyni, albo budynku publicznego, albo wprost z nagrobków. To jest też bardzo dla tego okresu charakterystyczne. Miasta są otaczane murami obronnymi po to, żeby właśnie lepiej bronić się przed najazdami barbarzyńców, bo przed III wiekiem tylko część miast miała porządne fortyfikacje. No i dwie klasy ludności uzyskują największe znaczenie w tych miastach, czyli oficerowie i urzędnicy, a także rzemieślnicy. Tutaj mamy przedstawienie Jerozolimy z IV-V wieku. To jest mozaika z Madaby w Jordanii. Tak wyglądała Jerozolima przebudowana i upiększona przez Konstantyna Wielkiego. Z kościołem Grobu Świętego, z wielką centralną aleją i z innymi kościołami, świątyniami, miejscami pielgrzymkowymi, które tutaj z fundacji Konstantyna Wielkiego powstały. I oczywiście przetrwały te stare greckie miasta, takie jak Milet i Efes na terenie Azji Mniejszej, aczkolwiek upadek gospodarczy czekał je już w najbliższych latach. No tu jest na przykład przykład zagospodarowania forum Nerwy w Rzymie na miejsce po prostu handlowe. Kiedyś jeszcze tych straganów tutaj nie było. Ten kryzys, który nastąpił, nawroty dżumy, najazdy, spowodowały dość znaczący spadek ludności i złożoności ekonomicznej na terenie wszystkich prowincji Imperium Rzymskiego. No najgorzej było w Brytanii i w Galii, tam w tych najmniej rozwiniętych prowincjach, ale później już powiem, dlaczego ten kryzys dotknął też Imperium Wschodnie. I wystąpił nowy czynnik na terenie cesarstwa, mianowicie uwolniony już od groźby prześladowań Kościół chrześcijański, w tym momencie jeden, niepodzielony jeszcze na wschodni i zachodni, ani na inne odłamy, choć też targany sporami chrystologicznymi i sporami pomiędzy biskupami na soborach. Jednak został hojnie obdarowany w początkach IV wieku przez fundację Konstantyna Wielkiego, który z własnych i państwowych pieniędzy budował kościoły, nadawał im uposażenie, majątki, ale chrześcijanie sami przed edyktem mediolańskim, a tak naprawdę przed reskryptem mediolańskim, posiadali już dość znaczny majątek. No to w tej wspomnianej na przykład przeze mnie twierdzy Dura Europos nad Eufratem istniał jeszcze w czasach właśnie prześladowań kościół zamaskowany jako dom mieszkalny. Z zewnątrz wyglądał jak każdy inny dom w tym mieście, natomiast w środku wchodziło się do kaplicy i baptysterium i miejsca zebrań wspólnoty chrześcijańskiej, zresztą bardzo, bardzo zapewne kosztownie ozdobionego malowidłami.
No i taki przekaz ze źródeł pisanych z Eubulusza z Cezarei, że kiedy wybuchły prześladowania za Dioklecjana, te największe, naprzeciwko niemal pałacu cesarskiego w Nikomedii, wraz z mniejszym istniał kościół, w którym zasiadał biskup. Więc już wtedy chrześcijan stać było na sfinansowanie z własnej kieszeni budowy własnych świątyń. No ale oczywiście za Konstantyna ten proces budowy kościołów się nasilił, stąd bazyliki na przykład w Rzymie i w Mediolanie, czy też w sąsiedztwie stolicy imperium i w innych miastach. Tutaj mamy już późne przedstawienie z bazyliki w Ravennie, przedstawiającej Chrystusa jako zwycięskiego oficera rzymskiego, bo jest właśnie w takim stroju, z Ewangelią w ręku. I w tym momencie w wielu miastach te kościoły biskupie, później nazwane katedrami, budowane w formie rzymskiej bazyliki, stały się ośrodkami życia i władzy ważniejszymi niż rezydencje cesarzy czy namiestników. I stało się też nie tylko dlatego, że Konstantyn był taki hojny dla kościoła, bo rzeczywiście był i wielu późniejszych cesarzy również, ale jeszcze z innego powodu. Na chrześcijaństwo nawracali się przedstawiciele wszystkich klas społecznych, a szczególnie w IV wieku nawracali się też przedstawiciele arystokracji miejskiej, a wręcz arystokracji senatorskiej. I bardzo wielu z tych ludzi w testamentach nadawało swoje dobra kościołowi, albo sprzedawało je, żeby rozdać pieniądze biednym, bądź sprzedawało, żeby przekazać jakieś fundusze kościołowi. Bardzo często to były to wdowy albo panny, które chciały całe życie przeżyć w czystości, bez męża. Po prostu przed śmiercią sporządzały testamenty, w których te swoje nieraz ogromne dobra oddawały kościołowi. No, był taki na przykład krąg kobiet skupionych wokół świętego Hieronima ze Strydonu, które właściwie większość z nich w testamentach oddała kościołowi bądź biednym cały majątek. Wdowy, panny, także i mężczyźni robili zresztą to samo. Bardzo często oddawali się na służbę Bożą, gdzieś nawet znikali jako eremici, pustelnicy i nadawali kościołowi swoje dobra, stąd nawrócenia w tej właśnie klasie społecznej były dla kościoła takie ważne, a i w wielu miejscach, gdzie już władza państwowa nie domagała, zwłaszcza później już w okresie wędrówek ludów, to biskup był kimś najważniejszym w mieście, a nie rada miejska, nie dysponująca funduszami czy możliwościami rozwiązania jakichkolwiek problemów czy rozstrzygania sporów. To jest od 378 aż do 568 roku po Chrystusie i zaraz o tym będziemy mówić. Także w IV-V wieku powstają fundacje kościelne, rezydencje biskupie we wszystkich większych miastach imperium, na terenach, gdzie chrześcijan było dużo i mogli oni tego typu fundacje budować. Natomiast zostało kilka obszarów, na których jednak jeszcze panowały poprzednie pogańskie, politeistyczne religie. No to była na przykład Gaza w Palestynie, gdzie z świątynia miejscowego boga Marnasa, to było miejsce, które chrześcijanie z poganami, no to czyli literalne bitwy o zburzenie tej świątyni, albo z tereny wiejskie prowincji zachodnich, które w wielu przypadkach u schyłku V wieku nie były jeszcze w ogóle schrystianizowane. Jeszcze wtedy chrześcijaństwo było tak naprawdę religią ludności w dużej mierze miejskiej. I ten system zbudowany przez Dioklecjana i Konstantyna pod koniec IV wieku nie wytrzymał tego, co miało na niego przyjść, czyli ogromnej migracji ludności ze stepu, która weszła do Europy od strony Uralu i Wołgi i wyparła wszystkie ludy żyjące w Barbarikum, które uderzyły na granicę rzymską. Otóż ci Hunowie, o których wiemy ze źródeł antycznych, od Damiana Marcellinusa, to jest wspomniany w źródłach chińskich lud Xiongnu, który atakował północną granicę Chin jeszcze wcześniej, w III-IV wieku. No i na skutek niekorzystnych zmian klimatu, suszy oraz tego, że oni jednak do tych Chin nie zdołali wejść i zostali odparci, zaczął się przemieszczać na zachód.
pod koniec IV wieku przeszedł przez Ural i Wołgę, dotarł do Europy i w 378 roku Hunowie uderzyli na plemiona mieszkające na Ukrainie. Rozbili to państwo Hermana Ryka, który z żalu za utraconym władztwem popełnił po prostu samobójstwo i Goci zostali zmuszeni do migracji w kierunku Limesu Rzymskiego. A Hunowie, lud stepowy, turecki, mówiący językiem uralo-ołtajskim, wyparł też tych indoeuropejskich koczowników na zachód albo po prostu włączył ich w swój obręb, ponieważ te wszystkie ludy stepowe, począwszy od Kimerów i Scytów w VI wieku, VII przed Chrystusem, które zamieszkiwały step euroazjatycki, były takimi tworami efemerycznymi, to znaczy kiedy jakiś silny wódz zjednoczył kilka plemion różnego pochodzenia, one sobie obierały jakąś nazwę, jakąkolwiek, Scytowie, Kimerowie, Sarmaci i tak dalej. No ale kiedy to przywództwo po prostu już nie domagało, czy ten lud został pokonany, one się rozpadały z kolei na różne inne mniejsze konfederacje i plemiona, później one się jednoczyły, przybierały inną nazwę. Także tak naprawdę my mamy do czynienia za każdym razem z tą samą ludnością, która też mogła zmieniać swój język, bo przecież jeżeli zdominowali, zostali przez inny lud, inne plemię, które miały inny język, to przyjmowali język tych zwycięzców i po prostu w zależności od tego, jaka była nadzieja na pozyskanie łupu, jakie środki, łączyły się w nowe plemiona i konfederacje albo rozpadały w razie klęski. I tak to właśnie wyglądało, a Hunowie na Rzymianach zrobili straszne wrażenie ludu niesłychanie prymitywnego, okrutnego, w ogóle pozbawionego jakichkolwiek ludzkich uczuć, no ale jednocześnie zdolnych wojowników, konnych łuczników, którzy, tak jak już poprzedni koczownicy ze stepu eurazjatyckiego, najeżdżali ziemie zamieszkane przez rolników osiadłych w Europie. I Hunowie albo uzależnili od siebie te ludy germańskie w Barbarikum, albo po prostu zmusili z dużą część z nich do wędrówki w kierunku granic rzymskich. Tutaj dwa charakterystyczne artefakty, które charakteryzują Hunów, czyli taki brązowy kocioł do gotowania w strawy i siodło z wysokim łękiem, często ozdobione elementami złotymi. A to jest ciekawostka, ponieważ te przedmioty, które tu Państwo widzą na tym slajdzie, zostały odkryte w grobie w Jakuszowicach w województwie świętokrzyskim, jego południowej części. I tu prawdopodobnie został pochowany jakiś chuński arystokrata albo wódz. Już znaleziono tu miecz z elementami pochwy ozdobionymi złotem i bursztynem. No i elementy łuku okutego złotem, takiego łuku ceremonialnego. Bardzo bogaty rząd koński, więc nie był to zwykły wojownik, tylko człowiek prawdopodobnie z ramienia Attyli bądź innych wodzów huńskich sprawujący tutaj na terenie dzisiejszego naszego kraju jakąś władzę, przynajmniej nad tym regionem. I w 378 roku granica Dunaju się załamała, wkroczyli na teren Imperium Rzymskiego Wizygoci i Ostrogoci. No i nastąpiły okoliczności dramatyczne. Przekroczyli Dunaj. Rzymianie oczywiście początkowo mieli nadzieję na to, że przyciągną nowych najemników do armii i ludzi, których będzie można osadzić na ziemi jako rolników, uzupełnić straty ludnościowe, ale po prostu przez głupotę i brak wyobraźni urzędników, którzy tutaj na granicy i oficerów, którzy tutaj na granicy sprawowali swoje funkcje, doszło do tragedii. Przede wszystkim ci, którzy się przeprawili, byli straszliwie wyzyskiwani i uciskani przez tych urzędników, bo nie dość, że nie dano im żadnej pomocy, skoro chciano ich osiedlić czy wziąć do wojska, to jeszcze rzymscy urzędnicy i oficerowie sprzedawali im kiepską żywność typu szczurów i kotów za bardzo, bardzo wygórowane ceny, obdzierając ich już właściwie ze wszystkiego. Co doprowadziło do wybuchu wojny między Gotami a Rzymianami i ogromnej klęski wojska rzymskiego w bitwie pod Adrianopolem w pobliżu Konstantynopola w roku 378. Latem zginął cesarz Valens i praktycznie cała armia wschodnia z częścią posiłków z zachodu została po prostu rozbita. W tym momencie następcy cesarza Valensa zdołali poprzez kombinację wojen
przekupstwa i kruczków dyplomatycznych skierować tą falę gotów na zachód, odsunąć się od Konstantynopola. No więc wyraźnie było widać, że ten zachód został jednak trochę spisany na straty. W 406 roku Swebowie, Alanowie i Wandalowie przekroczyli Ren, zamarznięty wtedy, po lodzie i weszli do Galii. To była nieduża w sumie grupa, 80 tysięcy ludzi. Na pewno nie byli to wszyscy Wandalowie, którzy gdzieś z ziem polskich i Słowacji wyszli. Raczej spora część ich została. Ale to wystarczyło, żeby, tak jak święty Hieronim w swojej korespondencji pisał, żeby Galia się zamieniła w jeden płonący stos pogrzebowy. Na trasie ich przemarszu wszystkie miasta, wioski, wille, wszystko było zniszczone. Straty ludnościowe i materialne były ogromne. Natomiast Frankowie, którzy mieli później tak wielką rolę odegrać, jeszcze w IV wieku, jeszcze kiedy się ta wędrówka ludów nie rozpoczęła, zostali przez cesarza Juliana Apostatę osiedleni w północnej Galii, na terenie dzisiejszego pogranicza Francji i Belgii. Tam właśnie była jakby ich główna baza. Oni zresztą panowali tereny po obydwu stronach Renu i po przejściu Wandalów mogli swoje władztwo tutaj rozszerzać, ponieważ no, tereny te zostały praktycznie opuszczone przez jakąkolwiek skuteczną administrację rzymską. Jak wiadomo, Wandalowie przeszli potem do północnej Afryki, założyli tam swoje państwo, co było kolejnym wielkim ciosem dla Rzymu, ponieważ północna Afryka wtedy dostarczała Rzymowi większości zboża, które przypływało do portu w Ostii i żywiło ludność Rzymu, więc tutaj mogli oni dyktować warunki, całkowicie manipulować cesarzem, który zresztą już w Rzymie nie zasiadał, zachodnio-rzymski, tylko w Rawennie. W Rawennie, ponieważ to miasto było otoczone bagnami, mokradłami, zbiornikami wodnymi i praktycznie nie sposób go było w tamtych warunkach zdobyć. No i Rzymianie byli już chrześcijanami. Byli chrześcijanami, tylko że wyznania ariańskiego. Byli wyznania ariańskiego, byli heretykami, zresztą większość tych plemion germańskich, które wkraczała do Imperium Rzymskiego, albo wyznawała arianizm, albo jeszcze tą tradycyjną religię germańską, politeistyczną. To Frankowie właśnie na początku V wieku zrobili wyłom, bo od razu na początku VI wieku nawrócili się na chrześcijaństwo katolickie. Chlodwik przyjął chrzest z rąk świętego Remigiusza i to był ewenement, bo jednak wcześniej Germanie wyznawali albo arianizm, albo pogaństwo. I kiedy ta granica na zachodzie się załamała, i na podstawie prawa, które jeszcze pochodziło z wcześniejszych czasów i barbarzyńcy dostawali właśnie uposażenie jako sprzymierzeńcy, bo chciano tą fikcję podtrzymać, że to są jednak sprzymierzeńcy, którzy się na terenie cesarstwa osiedlają, dostawali 1/3 ziemi, kwater i dóbr od tych mieszkańców prowincji, często bardzo brutalnie im to wydzierano. Już nie mówiąc o rabunku i innych rzeczach, które się z tymi najazdami wiązały. Na zachodzie już w V wieku mamy do czynienia, zwłaszcza po śmierci Aecjusza, który pokonał Hunów w bitwie na polach katalaunijskich w połowie tego stulecia, mamy do czynienia już z całkowitym rozpadem władzy rzymskiej. Najpierw się Rzymianie wycofują z Brytanii. Odchodzi rzymskie wojsko i administracja, wraz z nią dużo bogatych rodzin, które wraca po prostu do Italii nawet. Brytania zostaje bez obrony i bardzo szybko przejmują sporą część jej terenów Anglowie, Sasi i Jutowie, którzy drogą morską atakują wschodnie wybrzeże i osiedlają się właśnie w dzisiejszej Anglii. Pada granica dunajska, jest taki bardzo ciekawy przekaz, mianowicie żywot świętego Seweryna z Noricum, który bardzo dobrze pokazuje, jak ten upadek wyglądał. No, miasta są zniszczone, wszędzie grasują Germanie, w przypadku Noricum to byli Rugiowie przede wszystkim. Zabijają kogo popadnie i rabują co się da. Ta ludność żyje w strasznym strachu i nędzy. Nawet po śmierci świętego Seweryna oni, ci najeźdźcy, nie szanują jego grobu i rabują ten klasztor, gdzie on został pochowany, tam wyciągają ciało świętego z grobu, które zaginęło zresztą. I mamy tam taki obraz, że ostatnie rzymskie strażnice na Dunaju, gdzie te jednostki graniczne jeszcze w tym V wieku funkcjonowały,
po prostu wysyłają do Rawenny posłańców z prośbą, żeby im wypłacono zaległy żołd. Ci posłańcy płyną najpierw Dunajem, żeby dotrzeć tam do rzeki Inn i do przejść przełęczy, które łączyły Noricum z Italią, no ale później Dunajem spływają ciała tych ludzi i w tym momencie garnizony się rozwiązują, wszyscy idą do domów. Widzą, że utrzymywanie tego systemu już nie ma najmniejszego sensu. I właśnie ten opis jest w żywocie świętego Seweryna. I ogromna ilość miast została zniszczona, gospodarstw rolnych, dworów, willi. No i największe klęski, które spadły na sam Rzym. Najpierw najazd Gotów w roku 410, oblężenie Rzymu, jego złupienie. Później przez Wandalów, kilkadziesiąt lat później przez Burgundów, którzy złupili ten Rzym jeszcze bardziej niż Wandalowie. No i na skutek tego upada całkowicie życie miejskie i zaplecze rolnicze tych miast. Z Rzymu, który tutaj jak widzimy był utrzymywany nie tylko przez zboże przychodzące z Egiptu, ale było w jego pobliżu wiele mniejszych miast, ogromna ilość willi, gospodarstw rolnych. Wszystko to jest przetrzebione. Jest opuszczone lub zniszczone, a sam Rzym z miasta milionowego staje się malutkim miasteczkiem liczącym 20 tysięcy ludzi najwyżej. I tylko dlatego, że przetrwał tam biskup Rzymu, że były kościoły, ta metropolia mogła w ogóle przetrwać jako miasto, bo gdyby nie to by byłoby do dzisiaj prawdopodobnie stanowisko archeologiczne. A tutaj takie małe porównanie. Na górze ten rządek miast to są miasta utworzone, zbudowane już w czasach Cesarstwa Wschodnio-Rzymskiego, na przykład przez Justyniana, tak jak Prima Justyniana, czy Resafa. Małe, prawda? A te na dole to są miasta jeszcze z I-II wieku po Chrystusie. Czyli nawet jak już na terenie wschodniego Imperium Rzymskiego zakładano nowe fundacje miejskie, były one dużo, dużo mniejsze od tego, co mogliśmy oglądać wcześniej. Tutaj znowu przykład z Taragony w Hiszpanii, kiedy miejscowy amfiteatr został wykorzystany jako cmentarz, a część kamieni z niego zużyto na budowę kościoła, który został wbudowany w tą samą konstrukcję. Wszystko zmienia zupełnie funkcję. W Rzymie na Forum Nerwy powstają domy, stragany. Z tego materiału wykorzystywanego ponownie z tych rozebranych w dużych budowli. Te miasta stają się albo osadami podobnymi do wiejskich, gdzie na byłych placach wypasa się bydło, świnie, owce, albo takimi właśnie małymi miasteczkami, gdzie budowle publiczne całkowicie przestały pełnić swoją funkcję. To jest przykład jednego z miast brytyjskich. No to taki przeglądowy właśnie graf w kilku map, który pokazuje rozwój tego od osady celtyckiej jeszcze z I wieku przed Chrystusem, miasta rzymskiego z wieku III i IV, no i z stolicy biskupiej, wokół której w obrębie murów było kilka jakichś małych osad, a reszta tego terenu była niezamieszkana. No i właśnie spadek populacji w Rzymie był bardzo, bardzo szybki, wręcz żywiołowy, dlatego właśnie cudem, dlatego że był tam biskup Rzymu, papież i jednak jego autorytet to miasto mogło przetrwać, choćby jako miejsce pielgrzymkowe. Natomiast cywilizację starożytną dobiły już całkowicie w tym systemie, który okazał się tak wadliwy i dolegliwy, opresyjny dla mieszkańców krajów położonych nad Morzem Śródziemnym, dobiły całkowicie zmiany klimatyczne pod sam koniec starożytności w VI wieku. I zostały tymi zmianami dotknięty przede wszystkim basen Morza Śródziemnego, chociaż one wywarły niekorzystny wpływ tak naprawdę na cały świat. I to była seria erupcji wulkanicznych. Jeszcze w pierwszej połowie wieku VI, które spowodowały wyraźne obniżenie się średniej temperatury Ziemi, w jednych miejscach katastrofalne susze, w innych katastrofalne ulewy i doprowadziły do załamania się populacji i rolnictwa na terenie Cesarstwa Rzymskiego i państw barbarzyńskich na terenie Europy, ale także na innych obszarach.
nawet najazdy z III wieku tak nie podkopały cywilizacji starożytnej, jak to wydarzenie. I mimo tego, że na rzymskim wschodzie kwitła jednak jeszcze w IV, V i na początku VI wieku produkcja rolna i rzemieślnicza, że te towary ze wschodu rozchodziły się po całym basenie Morza Śródziemnego, te produkowane gdzieś w Palestynie czy w Azji Mniejszej, znajdowane też w zachodnich prowincjach, że wróciły inwestycje, budowanie posągów i wystawianie inskrypcji, chociaż może w mniejszym wymiarze niż to było możliwe wcześniej, że rozwijał się Konstantynopol na półwyspie nad Cieśniną Złotego Rogu, to ta plaga, która przyszła, bądź to z Etiopii, bądź gdzieś z Wielkiego Stepu, czy z głębi Azji, drogą morską zapewne, ze statkami, które docierały stamtąd do Aleksandrii, a później z Aleksandrii z jej towarami i zbożem rozeszła się po całym imperium, ta nowa fala dżumy, prawdopodobnie jakiś nowy zmutowany zarazek, na który ci ludzie nawet po tych falach epidemii wcześniejszych nie byli uodpornieni, spowodował ogromne straty. No tu kolejna możliwa droga rozejścia się od ogniska tej choroby gdzieś w Etiopii, Kenii, Tanzanii po Imperium Rzymskie i państwa sukcesyjne, państwa barbarzyńskie. I w tych warunkach, kiedy nastąpiło na skutek tych wybuchów wulkanów gdzieś w Salwadorze czy na wyspie Rabaul koło Papui Nowej Gwinei, obniżenie średniej temperatury, katastrofalne susze bądź ulewy, które zniszczyły rolnictwo na wielu obszarach. No, źródła nam mówią o anomaliach pogodowych, jakiejś strasznej czarnej chmurze, która była nawet widoczna nad Konstantynopolem, gdzieś w basenie Morza Śródziemnego, o nieurodzajach i zniszczeniu plonów. I proszę Państwa, nawet kroniki irlandzkie, annały ulsterskie, pisane, znane nam z późniejszych kopii, też odnotowują głód i zarazę, a także nieurodzaj na terenie Irlandii. I w tych warunkach ta nowa postać zarazka dżumy zbierała straszne żniwo. W tych warunkach ludzi osłabionych głodem, nieurodzajem, te straty dochodziły nawet do 50-60% populacji na niektórych obszarach. W Konstantynopolu w czasie apogeum zarazy w koło 536 roku i dalej kilka lat później umierało dziennie 10 tysięcy ludzi, bardzo przetrzebiając populację tego miasta. Oczywiście można powiedzieć determinizm przyrodniczy, ale nie do końca, proszę Państwa, a dlatego, że różnie można było na takie warunki zareagować. A cesarz Justynian niestety zamiast dać ulgę ludności imperium, nadal bezwzględnie zbierał podatki z ludności, która już i tak była niezdolna do tego, by w jakikolwiek sposób produkować czy żywność, czy inne towary. Z tej ludności, która została tak przetrzebiona przez zarazę. I dlatego właśnie w następnym okresie, już po przejściu pierwszych fal epidemii i po zdziesiątkowaniu populacji imperium i krajów przyległych, Cesarstwo Wschodnio-Rzymskie zostało tak zdruzgotane przez tą zarazę i przez kampanie wojenne prowadzone na wschodzie, przez walki z państwem Sasanidów, że później nie mogło już się oprzeć najazdowi arabskiemu. Tak zostało po prostu wyczerpane. A tu widzą Państwo szkielety ludzkie i materiały wydobyte z jednego z grobów na terenie Bawarii z VI wieku. Zostały one przebadane i wykryto w nich obecność zarazków dżumy, czyli nawet tereny zamieszkane przez barbarzyńców zostały przez tą zarazę dotknięte. I w tym momencie na skutek tych zmian klimatycznych, ochłodzenia i kryzysu ogólnego państwa rzymskiego zmienia się w ogóle model gospodarczy i sposób życia ludzi. Upada w dużej mierze ten wielki handel, który jeszcze w V i na początku VI wieku był obecny nawet w tych zniszczonych przez najazdy okresu wędrówek ludu prowincjach. Tutaj Państwo mają ciekawostkę, ten slajd przedstawia amforę znalezioną w Polsce, w Sieteszy, na Podkarpaciu. To jest amfora północnoafrykańska, czyli jeszcze tutaj te
resztki plemion barbarzyńskich Wandalów, które utrzymywały stosunki handlowe ze swoimi probobratnicami w Afryce Północnej. Ta amfora właśnie z Afryki Północnej dotarła tutaj na ziemię polskie. No albo bardzo powszechne w VI wieku, zwłaszcza na terenie Pomorza, solidy bizantyjskie, które tutaj docierały prawdopodobnie w zamian za bursztyn albo jako wypłata dla najemników barbarzyńskich. Za niewolników. No i za niewolników i za służbę wojskową najczęściej. Albo właśnie za bursztyn. O handlu bursztynem wspomina właśnie Jordanes w Getice o liście Teodoryka do plemion mieszkających jeszcze gdzieś tam nad Bałtykiem i Morzem Północnym, które bursztyn mu do jego rezydencji w Ravennie przysyłały. I na skutek tego właśnie pojawiła się próżnia, ponieważ model rzymski nie zdał egzaminu całkowicie. Doprowadził do upadku tego imperium i życia miejskiego na zachodzie i do jego podkopania na wschodzie i w prowincjach naddunajskich. Model germański też nie zdał egzaminu, ponieważ ci Germanie zamieszkujący ziemię środkowej Europy i północnej, no, nie stworzyli tutaj tak naprawdę nic trwałego. Nie było tutaj miast, stałych dróg, iż szlaki handlowe oczywiście były, ale dróg w takim znaczeniu ówczesnym rzymskim nie było. Nie było odpowiedniej infrastruktury. Te plemiona łączyły się i rozdzielały. Królowały drużyny wojskowe, które zajmowały się wojną i rabunkiem. I ten system, który mógł istnieć tylko w zasadzie w symbiozie z systemem rzymskim, który dostarczał pieniędzy, towarów, możliwości służby wojskowej i możliwości rabunku, całkowicie się załamał. Tutaj w źródłach antycznych wiemy z pewnością, na przykład od Jordanesa, że po odejściu plemion związanych gdzieś z kulturą przeworską, wielbarską, tutaj na kilkadziesiąt lat co najmniej zapadła pustka osadnicza. Oczywiście nie absolutna, bo nie wszyscy wywędrowali, ale większość terenów ziem polskich była pusta. Właśnie ten opis powrotów z niektórych plemion, które przybyły ze Skandynawii nad Dunaj, powrotu z powrotem na północ do Skandynawii, bardzo wyraźnie jest to powiedziane, że przeszły w drodze z nad Dunaju, nad Bałtyk, przez ziemię całkowicie puste. I to potwierdzają też diagramy pyłkowe z tego czasu, odkryte na terenie Polski, że rzeczywiście pyłki zboża całkowicie zanikają. Są tylko pyłki roślin leśnych, przede wszystkim sosny. I w tą próżnię wkraczają ze swoim modelem życia Słowianie. No, nasi bezpośredni, genetyczni przodkowie. No i tutaj oczywiście zawsze się mówi, no jak taka migracja mogła wyjść z bagien Prypeci. Otóż nie tylko na bagnach Prypeci żyli Słowianie, ale jeszcze nad górnym Dnieprem i w północnej części dzisiejszej Ukrainy, więc na trochę większym obszarze. A poza tym oni, idąc w kierunku Dunaju i w kierunku ziem polskich, po drodze zbierali ze sobą te resztki Germanów, Sarmatów, Alanów, które na tych terytoriach zostały. Sami byli ludem pochodzenia mieszanego, ale bardzo szybko asymilowali tych ludzi, których spotkali na drodze, ponieważ ich model gospodarowania, oczywiście prymitywny, ale on był dobrze dostosowany do ówczesnych warunków przetrzebienia ludności przez zarazę, upadku infrastruktury i upadku wszystkich innych modeli życia, i bardzo szybko Słowianie opanowali tereny od jeziora Ładoga po Bałkany. Weszli na przykład do wyludnionych prowincji naddunajskich, szybko zasymilowali pozostałą miejscową ludność i proszę Państwa, najdalej na południe Słowianie są na Krecie. Stąd takie nazwy dziwne dla nas na terenie Grecji jak Zagora. Dzisiaj Grecy nie chcą tego przyznać, ale spora część ludności Grecji pochodzi po prostu od Słowian, ponieważ no, ta elita, która uciekała przed najazdami Słowian, uciekała do Konstantynopola, zostawała miejscowa ludność, która była już potem gruntownie zeslawizowana. Mamy przekazy na przykład z VII wieku o oblężeniu Tesaloniki przez Słowian. Warunki w oblężonym mieście były ciężkie, a jeszcze i tak ściągano podatki. Więc straż na murach Tesaloniki była wystawiona nie po to, żeby Słowianie tam nie weszli, tylko żeby ludność nie uciekała do Słowian. Tak to właśnie wyglądało. No to Sołuń wtedy. Tak, Sołuń. Mhm. No zresztą trzeba pamiętać, że troszkę sporo już później, no ale przecież matka świętych Cyryla i Metodego była Słowianką, ojciec był Grekiem tylko. No tu model ziemianki słowiańskiej, takiego
podstawowego modułu mieszkalnego, jaki oni budowali wszędzie, gdzie przyszli w VI-VII wieku, na ziemiach polskich również. No jest to oczywiście pewien regres i prymityw w porównaniu do tego, co było wcześniej, ale nie na długo, ponieważ szybko Słowianie przyswoili sobie na terenach i Cesarstwa Rzymskiego, i też na terenach, które nie były objęte kulturą prowincjonalno-rzymską, i metalurgię, wytwarzanie lepszych naczyń niż te, które tutaj w tym momencie pokazuję właśnie, i budownictwo, budowanie ufortyfikowanych osad i inne umiejętności. Stało się to szybko. Oni bardzo, bardzo szybko się asymilowali w obcych społeczeństwach albo asymilowali tych pozostałych przedstawicieli pozostałych ludów. Albo tak jak w Polsce już w pierwszym okresie budowali te pierwsze grodziska plemienne, takie jak pochodzące z przełomu VI-VII wieku grodzisko w Szeligach na Mazowszu, tutaj nie tak daleko od Płocka. I te nowe modele gospodarcze, które wykształcili czy Germanie w państwach sukcesyjnych, korzystający pasożytniczo nieco z dorobku Imperium Rzymskiego, czy Słowianie na ziemiach, z których inne plemiona się wyniosły, umożliwiły przetrwanie cywilizacji. Zakonnicy na terenach, na przykład na terenach Galii, już później, po okresie wędrówek ludów, po przejściu tych największych migracji i wojen, okazuje się, że zachowali starożytną technologię młyna i koła wodnego. I znowu, tak jak w IV wieku, jeszcze nad Mozelą, Mozą, nad Renem, pojawiły się młyny, a także kuźnie napędzane kołem wodnym. Mimo wszystko jednak, proszę Państwa, ludzie podróżowali w tym okresie. Może mniej handlowali dalekosiężnie, tak jak wcześniej, ale jednak całkowicie handel i wymiana nigdy nie zostały przerwane. Nawet na cmentarzyskach frankijskich, rzędowych, takich jak tutaj Państwo widzą, w niektórych grobach mamy albo wyroby rozwiniętego frankijskiego rzemiosła, albo przedmioty wytworzone przez rzemieślników na terenie wschodnich prowincji Imperium Rzymskiego. No i tu pierwsze barbarzyńskie monety, najpierw wandalskie, potem gockie, bite na wzór monet rzymskich, dość sprymitywizowane, ale jednak już wtedy się pojawiały. I ostatni rozdział tej historii to to, co się stało na Półwyspie Arabskim. Już na Półwyspie Arabskim te organizmy państwowe, Saba, Himyar, Kataban, w dzisiejszym Jemenie, w południowej części Arabii Saudyjskiej, zostały dotknięte przez ten kryzys klimatyczny i kryzys handlu dużo bardziej niż sąsiednie tereny. Przede wszystkim załamała się całkowicie struktura tych arabskich państewek. Nastąpiła pewnego rodzaju rewolucja, w czasie której kontrolę nad tymi terenami przejęły możne rody kupieckie kontrolujące miejsca pielgrzymkowe, takie właśnie jak Mekka. Królowie stracili władzę, stracili kontrolę nad szlakami handlowymi i rodziny takie jak ród Kurajszytów, z którego wywodził się Mahomet, przejęły całkowicie kontrolę. To był czas, kiedy część Arabów wyznawała miejscową, politeistyczną religię, część judaizm, a część chrześcijaństwo. Na przykład były plemiona Gasanidów i Lachmidów na pograniczu państwa Partów, państwa Sasanidów i Imperium Rzymskiego, które wyznawały chrześcijaństwo, natomiast jedno z tych plemion trzymało z Rzymem, inne z Sasanidami, i tutaj przez swoich przedstawicieli mogły te dwa imperia toczyć walki. No i na skutek suszy, wybuchów wulkanicznych i innych katastrof, które dotknęły Półwysep Arabski, ten handel był na jakiś czas przerwany, a potem, kiedy się odrodził już po upadku miejscowych władców, został przejęty ten bardzo zyskowny handel z Indiami, ze wschodnią Azją, został przejęty właśnie przez te możne rodziny. Na tym zdjęciu widzą Państwo zespół wulkanów na Półwyspie Arabskim. One tam istnieją, nieczęsto się je pokazuje, ale właśnie wtedy, w VI-VII wieku, był okres ich intensywnych wybuchów i ta właśnie
No właśnie, tu jest jeden z takich wulkanów i to właśnie katastrofa dotknęła Półwysep Arabski, jego rolnictwo, tam gdzie można je było uprawiać. Im efektem było przejście do struktury plemiennej i klanowej po usunięciu królów. Więc islam tak naprawdę był ruchem, który się zrodził w warunkach zmiany szlaków handlowych i zrodzenia się nowej potęgi rodów południowo- i wschodnioarabskich. No podsumowując, można powiedzieć, że kryzys późnoantycznej cywilizacji, tak bardzo dobrze widoczny na terenie Cesarstwa Rzymskiego, pozornie został wywołany tylko przez zmiany klimatyczne i to, co się działo w Barbareikum. Ale to były czynniki, które oddziałały na to państwo rzymskie i jego strukturę, która po prostu tego nie wytrzymała. To znaczy, że nie była dobrze przygotowana na przyjęcie takich zmian i na obronienie się przed najazdami, na upadek znaczenia części elity i zmniejszenie wydajności rolnictwa. System podatkowy i finansowy państwa po prostu w VI wieku już ostatecznie nie wytrzymał. W VI wieku po najazdach i w VII po najazdach arabskich Cesarstwo Wschodnio-Rzymskie staje się tym, co znamy jako Bizancjum. Po utracie najbogatszych w sumie terytoriów, gdzie no, źródła, na przykład papirusy z Jordanii mówią nam, że na terenie wschodnich prowincji część ludności greckiej, to nawet chrześcijańskiej, traktowała tych Arabów jako wyzwolicieli spod ucisku fiskalnego państwa. Bo rzeczywiście na początku, przed wprowadzeniem jeszcze regularnego systemu podatkowego, to ten podbój był dużą ulgą i właściwie już nikt za to państwo tam nie chciał walczyć. A Konstantynopol obronił się, no można powiedzieć, cudem w tym VII wieku przed kilkoma próbami zdobycia przez Arabów. I w tym momencie ciągłość świata śródziemnomorskiego została przerwana, życie miejskie w takim znaczeniu antycznym całkowicie upadło, no ale nie był to koniec cywilizacji, ponieważ te nowe modele gospodarcze i to, że przetrwała schrystianizowana rzymska arystokracja na zachodzie pośród tych plemion barbarzyńskich, która no, przestała się w pewnym momencie identyfikować z Rzymem, tylko zaczęła identyfikować się z tymi państwami plemiennymi, doprowadziło do tego, że w połączeniu z działalnością kościoła chrześcijańskiego, który zachował dużo z tej antycznej jakości, no bo proszę Państwa, mamy na przykład takie stanowiska na terenie archeologiczne na terenie wschodnich Alp, gdzie w tym morzu po prostu najeźdźców i uchodźców pośród tych spalonych i zniszczonych miast i wsi. Mamy stolice biskupie budowane na takich ufortyfikowanych wzgórzach, gdzie wszystkie te elementy rzymskiej cywilizacji jednak przetrwały, łącznie z pomieszczeniami z ogrzewaniem podłogowym i ceramiką importowaną gdzieś z Afryki Północnej i Azji Mniejszej. No, później te stanowiska zostały opuszczone, ale na przykład no, w Italii czy w Galii jednak dzięki zakonom, dzięki pustelnikom, dzięki zakonom, które się w tym czasie zrodziły, można było ten dorobek cywilizacji antycznej na zachodzie przechować. No już nie mówiąc o tym, że w Bizancjum jednak zachowano go w największym stopniu, jeżeli chodzi o ten dorobek materialny i na przykład piśmienniczy. I tak naprawdę upadek antyku był zmianą modelu społeczno-gospodarczego. To, co było niewydolne i tak naprawdę już w ostatnim okresie zagrażało biologicznemu bytowi ludności, zostało no, w tych, no, trzeba przyznać, że dramatycznych i tragicznych często warunkach zmienione na model, który był bardziej dostosowany do ówczesnych warunków. No i tu właśnie już zakończymy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.